Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie na wykładzie o schemacie rozwoju marksizmu autorskim, wykładzie i schemacie pana Jakuba Zgierskiego, dziennikarza, publicysty, inicjatora encyklopedii o marksizmie Mot na marksizm. Serdecznie chciałbym podziękować współorganizatorom, a przede wszystkim gospodarzom korporacji Polskiej Akademickiej Korporacji Astra Lublinensis za użyczenie nam tutaj lokalu przede wszystkim i za pomoc w organizacji, a także wszystkim współorganizatorom i osobom, które objęły wydarzenie swoim patronatem na Facebooku. To jest Ruch Narodowy, Partia Wolność, Pobudka, Stowarzyszenie Koliber, Fundacja Kisiela oraz panu posłowi Jakubowi Kuleszy. Oddaję głos panu Jakubowi i życzę wszystkim miłego wykładu. Witam serdecznie jeszcze raz. Ja może na początek powiem, tak żeby uniknąć jakichś niedopowiedzeń czy pomyłek, może powiem na początku, czym ten wykład nie jest, albo czym moja działalność nie jest, bo tak byłoby łatwiej powiedzieć. Bo tutaj kolega wspomniał, że to jest autorski schemat, może, czy powiedzmy, że ten wykład jest bardziej autorski. Natomiast jeżeli chodzi o schemat i całą tą twórczość, którą tutaj przedstawiam, no to muszę oczywiście, to zawsze wspominam, że ja po prostu tutaj działam jako, powiedzmy, no nieformalny pomocnik pana Krzysztofa Karonia, który jakby popularyzuje wiedzę o marksizmie. Ja po prostu, uznając, że tam po roku takiego sumiennego studiowania tych zagadnień, jeśli mam jakąś tam wiedzę, oczywiście nie jakoś ogromną, ale powiedzmy, że jako, w jakimś tam stopniu usystematyzowaną, to mogę wychodzić z tym do ludzi i prezentować pewne treści, przynajmniej w takim ograniczonym zakresie, więc w żadnym razie nie poczuwam się tutaj do tego, żeby uznawać, że to jest jakiś autorski schemat, bo on został wykonany na podstawie, tak jak jest na górze zresztą napisane, że to jest opracowane na podstawie, prawda? Ja tutaj też opieram się na książce, która została wydana i też oczywiście zachęcam do jej kupienia, czyli Historia antykultury pana Karonia, autorstwa, którą można kupić na stronie historiasztuki.com.pl, do czego zachęcam, bo tutaj na ponad 500 stronach jest opisany nie tylko rozwój marksizmu, tutaj oczywiście jest taki bardzo, bardzo prosty schemat, który tylko ma, powiedzmy, ukierunkować, jakie są główne ścieżki, jak to się rozgałęzia i powiedzmy pozwolić jakiś taki szkielet sobie w głowie tego zbudować, potem to można rozszerzyć, prawda? Nie tak, że jakby się tutaj chciało wszystko umieścić, to nie wiem, ile by się godzin omawiało. To jest chyba niemożliwe, więc to jest w takiej formie, tak jak mówię, podstawowej. I ja może, albo nie, ta książka na razie mi się przyda, potem ją puszczę. Teraz ją zatrzymam przy sobie. Może na początek zapytam właśnie, czy tutaj dużo osób jest zaznajomionych z tą tematyką i z twórczością pana Karonia na przykład? Nie. Nikt? Po troszku na pewno tak. Ale czy ktoś, nie wiem, obejrzał wszystkie wykłady, zwłaszcza po kilka razy? Albo chociaż część? Część, tak. To może tak, kto kojarzy pana Karonia? Kojarzy. Kojarzy, okej. Okay. Kto obejrzał filmy? Chociaż jeden. Kupił książkę? O, kto ma książkę? Aha. No bo na przykład. Ma... Aha, okej, okay, bo na przykład ja wszystkie, bo tam filmów jest, nie wiem, razem wywiadów i tam wykładów jest 70-80 filmów, no to ja to wszystko po parę razy na przykład obejrzałem. Albo tą książkę też tam zacząłem czytać. No jeszcze całości nie przerobiłem, ale powiedzmy, no, że jest tego sporo, no bo ja tam od jesieni 2017 siedzę w tym, jakoś tak złapałem takiego bakcyla trochę i teraz już nie mogę się z tego wydostać. Trudno. Dobra, to ja tutaj powiedzmy, jakby intencją jest to, żeby ludzi zainteresować, którzy tam nie orientują się zbytnio albo uznali to za jakąś ciekawostkę i nie wgłębiali się więcej, żeby jednak się tym zainteresować i dojść do, powiedzmy, do źródeł, w sensie, tak jak tutaj jest napisane, gdzie ta wiedza jest najbardziej usystematyzowana, zwłaszcza w tej książce, czy w witrynie historiasztuki.pl i tak dalej. Natomiast mój fanpage, który założyłem, Mot na marksizm, to tutaj też pojawiała się w różnych mediach krytyka odnośnie tej nazwy, to tutaj ja zawsze wyjaśniałem, że
ta nazwa nie miała jakby na celu zachęcenia ludzi, którzy nie wiedzą, co chodzi w tym, tylko żeby zebrać na jednej platformie ludzi zadeklarowanych, prawda? No bo zebrałem pewną społeczność i będę tworzył, właściwie to już jest w trakcie roboty, taką encyklopedię antykultury, mianowicie na takim schemacie, jak jest Wikipedia. To po prostu byłby taki portal edukacyjny, gdzie można by było wchodzić w pewne hasło, one byłyby opracowywane z bibliografią i tak dalej. To oczywiście jest rozpisane na lata tworzenie, ale jak wielu redaktorów, grafików, programistów, informatyków, tłumaczy i tak dalej. I po prostu w większym gronie taki projekt zamierzamy wykonać. Oczywiście nie kopiowanie z tej książki, tylko tam, jak teraz tworzymy taką wstępną listę, bibliografię, no to tam pozycji będzie ponad 100 pewnie różnych, bo każdy tam jakoś posiada, każdy ma możliwość wzięcia z biblioteki, po prostu to będzie taka duża synteza, tylko oczywiście nie robiona na podstawie jakby pospolitego ruszenia, bo to by wyszło o słabej jakości, tylko rzeczywiście z dużą, wielopoziomową, powiedzmy, krytyką tego, analizą, korektą, żeby pewne rzeczy odrzucać i tak dalej, a nie tak, żeby tylko jak najszybciej. A natomiast tutaj, tak jak mówię, ten schemat, który wykonałem i do niego wykonałem też 35 infografik, bo tych punktów niebieskich jest 35 i to takie infografiki tworzyłem, no takie prostokąty po prostu, które się udostępniało na Facebooku i promowało na różnych fanpage'ach, to one miały takie w pigułce jakiś temat omawiały, tak skrótowo bardzo i też zachęcały do poszerzenia wiedzy i teraz po renowacji graficznej też te infografiki jeszcze raz będą puszczone na fanpage'a, tylko w innej odsłonie już. No tutaj ten schemat to jest też taki chyba, no nie wiem, czy prościej się dało tutaj, tak? Tutaj wielu informacji ważnych nie ma, ale jest powiedzmy coś tak opisane, no, powiedzmy w przystępny sposób i to myślę, że w 2 godziny się można wyrobić, bo jak pierwszy wykład robiłem z tym, to trwało 2 godziny, a zrobiłem kilka punktów, więc za drugim razem to udało się w 3 godziny całość, więc myślę, że teraz będzie w miarę okej. Okay. I damy radę w 2 godziny to zrobić i zainteresuje, mam nadzieję, jak najwięcej osób, żeby się tym tematem bardziej zainteresować, bo w sumie książkę zamówiło, czy tam kupiło, nie wiem, kilka tysięcy osób obecnie, a to jest bardzo mało w skali społecznej odbioru, prawda? Nawet jeżeli każda osoba kogoś tam z rodziny przekona, to i tak to jest kilkanaście tysięcy odbiorców może, którzy w jakimś tam mniejszym, większym stopniu tę wiedzę przyswoją, a w zasadzie no tą książkę każdy powinien przeczytać po prostu, żeby na najróżniejszych polach, powiedzmy, odmienić swój sposób patrzenia, prawda, na pewne zjawiska, bo w sumie tutaj dużo jest takich rzeczy kontrowersyjnych, w sensie, że można coś czytać po 20 razy i się z tym nie zgadzać, ale po jakimś czasie tak pojawia się wątpliwość, czy może jednak nie jest coś w tym. I tu takie, dużo jest takich rzeczy, z którymi w pierwszym odruchu się można nie zgadzać, prawda? Bo się jest przyzwyczajonym w takim życiu społecznym do innych rzeczy, prawda? A tutaj jest tak to wykazane bardzo, bardzo przekonywująco w sumie. No ale dobra, może przejdźmy już do tego schematu. Ono zostało skonstruowane w ten sposób, że dzieli się tutaj na różne nurty. Oczywiście idące do współczesności na sam dół i wszystko jest ze sobą powiązane w jakiś logiczny sposób i dzięki temu można zrozumieć, jak pewne zjawiska się ze sobą łączą, jak mają na siebie wpływ. I chyba najłatwiej będzie mi zacząć po prostu od marksizmu jako hasła tego głównego. Jezu, co się stało? A, dobra. Z marksizmu jako głównego... Co się dzieje? Nie wiem. Czekaj. O, dobra, może się nic nie stanie. Tak. No bo jakby ten klasyczny marksizm, to podejrzewam, że większość to kojarzy po prostu, że tu chodzi o ten konflikt ekonomiczny między proletariatem, który jest wyzyskiwany i kapitalistami, którzy wyzyskują. I jakby marksizm opiera się powiedzmy na myśli Hegla, no bo Marks stworzył tak zwany materializm dialektyczny, czyli takie przeświadczenie, taką teorię, zgodnie z którą antagonistyczne materie cały czas się ze sobą ścierają, prawda? Czyli materie się ze sobą ścierają i w wyniku tego konfliktu powstaje nowa jakość, czyli dochodzi do, powiedzmy, postępu, do postępu w tej materii, że tak powiem, czyli wynika z tego coś nowego.
I powiedzmy, ten materializm dialektyczny został przekuty w materializm historyczny, czyli stwierdzenie, że powiedzmy we wszystkich epokach zawsze konflikt dotyczył stosunku pracy i środków własności, czyli kto posiada dobra, a kto nie posiada i musi harować i jest wyzyskiwany, prawda? I jest, zawsze był taki podział, że byli właściciele niewolników i niewolnicy, feudałowie i ci chłopi wyzyskiwani, a potem kapitaliści i proletariat. I heglizm ma to do siebie, że jest tutaj założony pewien determinizm, czyli że wszystko dąży w jakimś kierunku i zahamowanie tego nie jest możliwe. W związku z tym można iść albo z postępem, albo być zmiecionym w reakcji. W związku z tym jakby nadejście komunizmu po kapitalizmie jest nieuniknione i można albo się przyłączyć do rewolucji, albo być zmiecionym przez nią. Po prostu jest to takie... Jak to takie sformułowanie zostało kute przez Miłosza chyba, właśnie, że ukąszenie heglowskie, czyli takie silne przeświadczenie, że nie można nic zrobić z tym, prawda? I można się tylko przyłączyć albo biernie obserwować, ponieważ stawianie oporu nie ma żadnego sensu, bo komunizm i tak zwycięży jako powiedzmy konieczność dziejowa, czy jakby takie zakończenie historii albo coś ten deseń. Słucham? No też można tak powiedzieć, że koniec świata. I co? Raczej raj. Znaczy, dla kogo? Jak dla kogo, prawda? Nie, tak nie odbywa. Znaczy, no bo komunizm jest takim, to jest taka gnoza polityczna, w sensie, że dojdzie się do tego raju pragnionego, prawda? Tylko w wymiarze polityczno-społecznym, a nie religijnym, chociaż no, też religijny tutaj jest w pewnym sensie, bo... Komunizm jest też. Też tak, bo jakby, no też to jakieś dogmaty, prawda? No bo takie stwierdzenie, że zawsze jest ten konflikt klasowy, to też jest takie. Nie da się tego jakby ani jakby potwierdzić, że tak jest, ani zaprzeczyć dokładnie, ponieważ nawet jeżeli tego konfliktu w danym momencie nie ma, to można powiedzieć, że to jest tylko wyjątek od reguły. W związku z tym nie da się jakby cały czas. Tak samo jak jest psychoanaliza, prawda? Bo to działa na tej samej zasadzie, że jeżeli powie się, że ktoś ma problem, a on zaprzeczy, to znaczy, że wypiera, a jak potwierdzi, no to znaczy, że dobrze zrobił, że potwierdził, że ma ten problem. Czyli też on nie może jakby powiedzieć, że nie jest chory, no bo jeżeli powie, że nie jest chory, to znaczy, że to wypiera po prostu, żeby się nie przyznać. W związku z tym jest jakby bez wyjścia. I tu jest podobnie po prostu, że jest pewien determinizm, że ma być tak i nie da się tego zupełnie jakby odwrócić i jakoś zapobiec temu. Co istotne w tej koncepcji było tak, że to było takie założenie oparte na powiedzmy XIX-wiecznej wiedzy na temat tego, jak społeczeństwa pierwotne funkcjonowały i było takie przeświadczenie, że i to potem zostało obalone w toku rozwoju antropologii po prostu, że i badania różnych kultur czy plemion po prostu, bo panował taki, jakby to powiedzieć, duże znaczenie miał nurt ewolucjonistyczny. W tym sensie, że społeczeństwo zawsze rozwija się w konkretny sposób, prawda? Czyli że są te, powiedzmy, te plemiona, potem następuje tam skupienie się na rolnictwie, potem na bardziej osiadły tryb, potem i tego typu. I potem dochodzi się do kapitalizmu i ten komunizm musi być na końcu. Takie, że jakby nie ma innej ścieżki, tylko cały czas każde społeczeństwo, niezależnie od regionu, rozwija się w ten sam sposób. I uznano, że na samym początku była wspólnota pierwotna w tym sensie, że byli tacy dzikusi, którzy nie mieli jakby własności prywatnej i nie było społeczeństwa klasowego, tylko każdy korzystał ze wszystkiego, co jest. I w związku z tym wszyscy byli szczęśliwi, no bo nikomu niczego nie brakowało, prawda? Tylko dopiero potem nastąpiła ten zwrot w kierunku tworzenia własności prywatnej i w związku z tym pojawili się ci, którzy mają i są na górze, i ci, którzy nie mają, czyli są na dole. Czyli cały czas jest ten konflikt, jakby to powiedzieć, tego hierarchizmu, że ktoś jest na górze, znaczy, że ktoś podlega, a ktoś góruje, ktoś właśnie jest podległy, a ktoś nadzoruje i cały czas taki konflikt, że wszyscy są równi, że nie ma tego egalitaryzmu powszechnego, tylko że zawsze ktoś jest w lepszej sytuacji, że nie ma porówna, powiedzmy, w każdej dziedzinie. I według tej logiki chodziło o to, że komunizm jest takim powrotem do tej własności, do tej wspólnoty pierwotnej ze wspólną własnością, tylko że tam nie negowano jakby osiągnięć tego społeczeństwa przemysłowego, prawda? Czyli nie chciano rezygnować z fabryk i z całego tego
całych tych osiągnięć industrializacji, prawda, w społeczeństwie, w gospodarce. Dobra, i to jest ogólne stwierdzenie, o co chodziło w marksizmie. I teraz pójdę tutaj, czyli do tego, co jest też chyba najbardziej znane, czyli oczywiście manifest partii komunistycznej, który wcześniej, jeśli dobrze pamiętam, miał nazywać się Komunistyczne Wyznanie Wiary i miał formę dekalogu ten manifest, ale potem został tak trochę zaświadczony i wyszedł w takiej formie, jak go znamy, albo nie znamy, bo w sumie nie wiem, większość nie chyba nie czytała tego w sumie tak po całości, żeby tam przeczytać nawet postulaty, jakie były, prawda, bo w manifestie partii komunistycznej są te obozy pracy przymusowej z milicją uzbrojoną, czyli system łagrów już tam jest zapowiedziany na przykład. I Marx napisał to razem z Engelsem, prawda, w 1948 roku. I to był, powiedzmy, podstawa programowa rewolucji zbrojnej, czyli wykluczające jakieś reformy czy ewolucję tego systemu w komunizm, tylko dokonanie po prostu konkretnego przewrotu zbrojnego i przemocą zmienienie stosunków pracy i tutaj własności. I współpracownikiem Marksa był oczywiście Fryderyk Engels i on razem z nim pisał Manifest Partii Komunistycznej i też współtworzył Międzynarodówkę pierwszą i drugą. I jeżeli chodzi o Engelsa, to on napisał taką książkę Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa z 1884 roku. I tam, powiedzmy, zostało skrytykowane całe to tradycyjne społeczeństwo w tym sensie, że uznano, że własność prywatna funkcjonuje głównie dzięki temu, że istnieje monogamiczna rodzina, czyli jakby to powiedzieć, została tam wyłożona teoria, że nie można zmienić systemu ekonomicznego, jeżeli nie zniszczy się tej tradycyjnej rodziny, która utrzymuje jednak ludzi, czy tutaj bardziej robotników w tym systemie społecznym, prawda? Bo jeżeli jest rodzina, do której wracają i żona, dzieci i powiedzmy ten cały system pracy zorganizowanej, po prostu życia w tym społeczeństwie, to jednak jest pewne zakotwiczenie i nie ma takich ciągot w kierunku rewolucji na zasadzie, że teraz albo nigdy, bo nie ma nic do stracenia, prawda? Tylko że jeżeli istnieje ta rodzina, to jednak człowiek jest, znaczy w tym przypadku tu chodziło o robotników, o mężczyzn, oni są bardziej, jakby to powiedzieć, mniej skłonni do rewolucji po prostu i bardziej skupiają się na tej rodzinie i na tym, żeby własną pracę jakoś wydobyć się z nędzy i jednak próbować w tym systemie lepiej partycypować. I tutaj powiedzmy, że ta książka jest takim fundamentem ideologii feministycznej, tylko że żadna feministka tego nie czytała pewnie. I tam zostało to wyłożone w ten sposób, że jakby takim, tak jak mam tutaj cytat, że w historii za pierwszorzędny antagonizm należy uznać antagonizm między mężczyzną i kobietą w monogamicznym małżeństwie, a za pierwszorzędny ucisk kobiety przez mężczyznę. Czyli to jest takie stwierdzenie, że w rodzinie, jak jest związek kobiety i mężczyzny, to zawsze mężczyzna, niezależnie od tego jaki jest, to zawsze kobieta jest podległa w tym związku, prawda? Czyli dlatego niezależnie od tego, jak się tą rodzinę zreformuje, to zawsze kobieta jest poszkodowana, prawda? Czyli innymi słowy, żeby ten ucisk się skończył, to trzeba zmienić monogamiczne małżeństwo na jakąś inną formę, prawda? Czyli brak formy po prostu, czyli takie, powiedzmy, współwłasność wszystkich, powiedzmy w ten sposób. Czyli po prostu, powiedzmy inaczej, że tutaj główna konkluzja jest taka, że nie uda się zniszczyć jakby tego systemu ekonomicznego bez rozwalenia rodziny. I to jest pewna wskazówka już odnośnie tego, co dzieje się na przykład obecnie, prawda? Bo już w zasadzie od wielu dziesiątek lat, odnośnie rozwalania jakby rodziny tradycyjnej, w tym rozumieniu, że mężczyzna, kobieta, dzieci, żeby to rozwalić na rzecz jakichś takich, nie wiem jak to nazwać, jakichś takich różnych albo trójkątów, albo jakichś takich pomysłów, że jak się nudzi, to można z kolegą, żeby urozmaicić życie i tego typu pomysły po prostu. Tam są takie z angielskiego różne terminy, ale ja ich nie pamiętam i w sumie żal to przytaczać, więc pójdźmy dalej. I też nie chcę tego teraz spalić, bo nie pamiętam dokładnie tych terminów, ale były takie pomysły właśnie z takim kompleksem rogacza i tego typu rzeczy, ale to sobie można poczytać w internecie. To po prostu to nie warto.
ale jakby warto cofnąć się wcześniej, mianowicie do 44, bo tutaj jest coś takiego jak powiedzmy wcześniejsza twórczość Marksa, prawda, jak był młodszy. I on w 44 napisał manuskrypty paryskie, czyli rękopisy ekonomiczno-filozoficzne. I te rękopisy ekonomiczno-filozoficzne były bardzo nasiąknięte tym myśleniem o tej wspólnocie pierwotnej w takiej wyidealizowanej wersji. Czyli, że tym dzikusom się żyło wspaniale. To jest takie pokłosie tego myślenia o tym szlachetnym dzikusie, któremu się żyje wspaniale, tylko potem go kultura zdegenerowała i on potem stał się zły. I tam po prostu było stwierdzenie, że jeżeli ten system teraz utrzymuje się dzięki temu, że są czynniki kulturotwórcze, pewne instytucje, prawda, czyli rodzina, kościół, moralność, wychowanie, autorytety, one jak wpływają na człowieka, no to sprawiają, że on się w tym systemie trzyma, a jak się je zlikwiduje, to nic go nie będzie trzymało w tym systemie, w związku z tym będzie łatwiej się wyłamać mu, czyli innymi słowy trzeba rozwalić właśnie tradycyjne wychowanie, tradycyjną moralność, szkolnictwo, też przejąć i zniszczyć rodzinę, zniszczyć autorytety, żeby autorytetów nie było, kościół rozwali, czyli wszystkie te instytucje, ponieważ jeżeli się je rozwali, no to powiedzmy, że całe społeczeństwo nie będzie miało racji bytu, prawda? Bo są to te czynniki, które sprawiają, że człowiek jest kulturowy i w związku z tym może żyć w społeczeństwie na tych zasadach, że po prostu obowiązują go pewne zasady, prawda? I cały ten system może w ogóle funkcjonować w ramach różnych praw, w ramach takich instytucjonalnych, prawnych, ale też takich prawa zwyczajowego po prostu. Że ludzie mają jakby spójny system wartości i po prostu to się tak, jakby to powiedzieć kolokwialnie, to się wszystko dodaje i może jakoś funkcjonować po prostu. Nie jest to takie multikulti, że po prostu są sprzeczne interesy i sprzeczne wartości, i w związku z tym cały czas jakiś konflikt powstaje. I to zostało już w 1944 roku napisane, a przed tym 1944 Marks, jeszcze jak był jeszcze młodszy, to on pisał tam wiersze różne, takie satanistyczne na cześć szatana i takie różne miał ciągoty w tym kierunku. Takie wiersze satanistyczne o zniszczeniu świata, o destrukcji, o apokalipsie, tego typu też ciągoty miał wcześniej. To też warto przeczytać. I teraz tak. Tutaj, co istotne, te manuskrypty paryskie nie były w ogóle odkryte aż do 1928 roku, ale o tym powiem później. Po prostu jakby on to napisał, ale to potem jakoś tam poszło do szuflady, do różnych archiwów i w sumie nie było w ogóle w obiegu. I teraz tak, trochę takich rzeczy mniej ciekawych, bo potem przejdziemy do tego marksizmu kulturowego, bo to jest takie pojęcie, które robi furorę, ale tak nie do końca wiadomo, co to jest właściwie, ale o tym się tak mówi coraz częściej, że to takie popularne stwierdzenie. Trzeba powiedzieć o tym, że marksizm, powiedzmy, uległ rewizjom, tylko rewizjom. Rewizjom w tym sensie, że zmieniło się podejście. Ale cel pozostał ten sam, prawda? Tylko zmieniło się podejście i wynikiem pierwszej rewizji był reformizm, czyli uznanie właśnie, że że można stworzyć gospodarkę socjalistyczną poprzez reformy, czyli że trzeba działać w związkach zawodowych, poprzez różne strajki robotnicze, wchodząc do parlamentów, prawda? Czyli wynikiem tego jest socjaldemokracja, prawda? Czyli jakby można powiedzieć, że wszystkie partie, które obecnie się odwołują do socjaldemokracji, to po prostu jest marksizm po pewnej korekcie. W ten sposób można powiedzieć. I co istotne, Marks sprzeciwiał się reformizmowi, ponieważ wiedział, że ten system posypie się, jeżeli jakby nie zostanie wprowadzony siłą, a jeśli zostanie wprowadzony siłą, to znaczy, że posiada się pewne środki tego przymusu bezpośredniego, czy właśnie aparat terroru już przygotowany, ponieważ inaczej się tego nie utrzyma, no bo socjalizm utopijny to były takie przed Marksem to były takie różne pomysły, jak można stworzyć społeczeństwo socjalistyczne i były różne nurty typu Owenizm, Saint-Simonizm i tego typu, tylko one wszystkie jakby nie mogły funkcjonować jako samodzielne byty, ponieważ
No bo w sumie jeśli wszystko było wspólne, prawda, no to oczywiście obiboki nic nie robiły. Ludzie zaradni pracowali na dobrobyt i potem oni odchodzili z tych ośrodków, z tych sztucznych miast, no bo zupełnie mi się to nie opłacało, prawda, że się tworzy elita pasożytów, takich filozofów pasożytów, a robotnicy nawalają na nich, prawda, to się bardzo szybko kończyło. W związku z tym Marx wiedział, że trzeba po prostu mieć aparat terroru i on krytykował socjaldemokrację i na przykład jak doszło do zjednoczenia Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Niemiec oraz Powszechnego Niemieckiego Związku Robotniczego La Salle, to on skrytykował postanowienia tego porozumienia. To był tak zwany program gotajski. On po prostu skrytykował to, żeby próbować poprzez reformy zmienić system, prawda? On to krytykował. A La Salle na przykład był zwolennikiem strajków i organizowania się cały czas w różne związki zawodowe. Znaczy tam robotnicze raczej, przepraszam. I tutaj jeszcze można powiedzieć o takim mało znanym nurcie, ale powiedzmy mówię o nim co do zasady, bo to jest istotne. To jest taka trzecia droga, powiedzmy. To jest bardzo związane ze środowiskiem, konkretnym środowiskiem, konkretnym krajem, z Austrią. To jest austromarksizm, który narodził się właśnie w Austrii. Jego pomysłodawcą był Otto Bauer, który w 1918 roku został przywódcą tamtejszej socjaldemokratycznej partii Austrii. I on jakby chciał przeprowadzenia tej rewolucji zbrojnej, ale nie na takiej zasadzie, że po prostu z ulicy to się zaczyna, tylko już partia lewicowa ma większość parlamentarną, czyli powiedzmy, że już jest pewne zaplecze, że część jakby rządów już jest przejęta, tylko po prostu w takiej sytuacji można tylko opozycję już spacyfikować, która tam jakoś zostaje w mniejszości. Czyli powiedzmy to tak w pół drogi, tylko że na przykład takie podejście się nie dało egzaminu, akurat przez to, że doszło po prostu do obalenia władzy takiego puczu wojskowego i wtedy Austriacka Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna zaprowadziła rządy autorytarne, pojawił się kanclerz Engelbert Dollfuss i w propagandzie komunistycznej utrwaliło się takie określenie tej austriackiej prawicy, że to jest austrofaszyzm albo faszyzm klerykalny. I to jest takie najgorsze połączenie, bo jak jest faszyzm i jeszcze klerykalny, to już gorzej być nie może. I właśnie w tej propagandzie są takie określenia, prawda, że to jest austrofaszyzm, dlatego że był to nurt przeciwny socjaldemokracji i komunistom, więc z automatu faszystowski, prawda? Niezależnie od tego, czy podstawa programowa i ideologia w ogóle była to w ogóle jakaś spójność, czy to miał jakiś związek z faszyzmem włoskim, czy nie, to nie miało znaczenia, ponieważ w propagandzie komunistycznej, kominternu, już w zasadzie od 1922 roku było takie, powiedzmy, zwiększenie popularności tego hasła faszyzm, bo w 1922 roku taki działacz Zinowiew na przykład już zaczął mówić o faszyzmie jako o zjawisku rewolucyjnym, o zjawisku takim właśnie reakcyjnym, tylko rewolucyjnym w tym sensie, że faszyzm był u swoich podstaw antymonarchistyczny, jednak taki antykatolicki w tej wersji tradycjonalistycznej. Tylko że jakby był w pół drogi, jeżeli chodzi o rewolucję, więc i tak dla komunistów stanowił zagrożenie, ponieważ odwodził robotników i szerokie masy społeczne od rewolucji na rzecz skupienia się w ramach obrony państwa, prawda? Czyli skupienie się na państwie, na kulcie państwa, czyli na statolatrii. No właśnie, bo faszyzm zaczynał jako rewolucyjna idea, ideologia, tylko on zaczął powoli przesuwać się do centrum, żeby szerokie masy zebrać i stał się takim skrajnym centrum, które skupia się na obronie państwa przed zalewem Bolszewi. Na przykład, bo porozumienie faszystowskich Włoch, III Rzeszy i Japonii to właśnie nazywało się Pakt Antykominternowski, bo to dotyczyło obrony przed Kominternem przed międzynarodówką komunistyczną i ZSRR, które oczywiście to międzynarodówkę kontrolowało, bo to było narzędzie w rękach ZSRR. Dobra. Dobra, i teraz tak, bo również z czasem może być. Na tym schemacie
po prawej mamy tak, po prawej mamy ten cały Marchew Sowiecki, te wszystkie opisy, ale powiedzmy, że zostawię to na koniec ewentualnie, a skupimy się na tym, co jest najmniej poruszane i co nas najbardziej interesuje, prawda? Czyli ten marksizm w wydaniu kulturowym, czyli po kolejnej rewizji. Tutaj. Dobra. Trzeba powiedzieć tak, że równolegle po rewolucji w Rosji zaczęto myśleć, dlaczego ta rewolucja na Zachodzie się nie udała, prawda? I to miało podłoże ekonomiczne, w sensie, że po prostu tam szerokie masy robotnicze jednak wydobyły się z nędzy i zaczęły w tym systemie partycypować. W związku z tym po prostu ludzie odeszli od idei rewolucji i tak jak wbrew temu, co Marx przewidywał, że rewolucja nastąpi w najbardziej rozwiniętych krajach, to właśnie rewolucja nastąpiła w kraju mało rozwiniętym, czyli w Rosji. I wtedy zaczęły się pojawiać różne tendencje w kierunku kolejnej zmiany podejścia. I najpierw trzeba powiedzieć o pewnych źródłach, a mianowicie w latach 20. rozwijała się mocno psychoanaliza, czyli całe to stowarzyszenie psychoanalityczne Freuda. I w tym środowisku pojawiały się osoby, które chciały po prostu tę psychoanalizę wykorzystać do walki ideologicznej, czyli jakby wykorzystać ją w takiej walce polityczno-ideologicznej. Tylko że sam Freud, na przykład takiego psychoanalityka Otto Grossa, który chciał wykorzystywać psychoanalizę do walki ideologicznej, to wyrzucił go ze stowarzyszenia. I potem zrobił to samo z Wilhelmem Reichem. I teraz trzeba najwięcej powiedzieć o Reichu. Reich to był taki psychoanalityk i wieloletni członek niemieckiej partii komunistycznej, który po prostu zajmował się tak opętańczo seksem, sprawami z popędu seksualnego, ludzkiego libido. On stworzył teorię orgazmu, jakie ma funkcje i pisał różne książki, na przykład w 27 Funkcja orgazmu, właśnie psychopatologia i socjologia życia płciowego, w 23 napisał Psychologia mas wobec faszyzmu, jeśli dobrze pamiętam. Czyli wszystkie takie stwierdzenia, wszystkie takie prace odnoszące się do tego, jak tłumienie seksualności po prostu niszczy psychikę człowieka i jak tradycyjne społeczeństwo jest zepsute przez to, że dzieci się jakby tłamsi od maleńkości. I on na przykład wyjechał do ZSRR i tam podziwiał rewolucję seksualną, która tam nastąpiła, bo tam się działo mniej więcej to, co się działo w Lublinie, tam, kiedy to było miesiąc temu, no ale w takiej ostrzejszej formie, prawda? Więc w Lublinie było lekko bardzo, w sumie powiedziałbym, bo tam, co tam się działo, to... Ale na pocieszenie, no tak przewrotnie powiem, że skończyli w łagrach, więc... Tam, więc nie wiem, czy to pocieszenie, czy nie, ale powiedzmy, że to słaby dowcip, ale wiadomo, o co chodzi. On tam podziwiał tę rewolucję i napisał taką książkę po wizycie Materializm dialektyczny i psychoanaliza, czyli bardzo łączył psychoanalizę z marksizmem i w zasadzie stworzył taki nurt, który można nazwać freudomarksizmem, czyli połączeniem psychoanalizy i marksizmu, w tym sensie, że jakby skupił się na krytyce tego tradycyjnego społeczeństwa, wykorzystując, powiedzmy, dokonania psychoanalizy, czyli doprowadził to do absurdu, stwierdzając właśnie, że tradycyjne wychowanie doprowadza do pewnych psychopatologii i nerwic, ponieważ jeżeli dzieci są tłamszone i nie pozwala im się realizować seksualnie, a robi się to po to, żeby po prostu... bo trochę się zapędziłem, bo Reich uznawał, że ten system ekonomiczny, kapitalizm, prowadzi do tego, że u ludzi rozwijają się nerwice i mają oni problemy na tle seksualnym, ponieważ taka ciężka praca, skupienie właśnie na pracy, na powiedzmy takie twarde wychowanie dzieci, prowadzi do tego, że życie seksualne jest ubogie,
I w zasadzie ci ludzie są znerwicowani, bo tylko pracują cały czas, nic z tego nie mają i tworzy się u nich nerwica na tle seksualnym. I on postulował, żeby temu zaradzić, to trzeba po prostu dokonać rewolucji seksualnej, żeby człowiek mógł jakby osiągnąć taki niespętany niczym orgazm, taki publiczny, żeby tak mógł się wyzwolić całkowicie od tego i jakby, że tego mu brakuje najbardziej. I ja wyjaśniam, że Reich po prostu miał spaczone dzieciństwo, dlatego miał takie odchyły. Po prostu dlatego się tym zajmował cały czas. Miał taką misję, żeby wyzwolić wszystkich. Skoro on sam nie mógł być wyzwolony, to pewnie chciał wszystkich innych wyzwolić. I co ważne, on tam tworzył różne takie placówki higieniczne z poradami dla robotników i na niego skarżyli ci członkowie partii komunistycznej, koledzy z partii, że demoralizuje im dzieci. I go wyrzucili za to, jeśli się nie mylę, to wyrzucili go za to. I potem Reich wyjechał do USA i tam robił różne eksperymenty z dziećmi, między innymi. I miał przez to problemy spore, ale no, to na inny wykład już. Chcę tutaj powiedzieć o tak zwanej Szkole Frankfurskiej, czyli Instytucie Badań Społecznych przy Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem. To był taki prywatny instytut, właśnie finansowany przez marksistę Weila. Była to taka placówka zajmująca się właśnie socjologią, sprawami społecznymi. I między innymi tam działał Erich Fromm, który interesował się dokonaniami Reicha i też trochę z nim współpracował i też trochę z nim polemizował na łamach różnych pism. I on właśnie stwierdził, no bo tak jak powiedziałem, Reich uznał, że to zniewolenie seksualne jest skutkiem ubocznym tego ucisku ekonomicznego, więc trzeba tych ludzi uwolnić poprzez właśnie tą przez rewolucję seksualną. Tylko Fromm to podejście trochę zmienił, mianowicie odwrócił tę koncepcję, no bo stwierdził, że najpierw trzeba przeprowadzić rewolucję seksualną, a później przejąć władzę i stworzyć to państwo komunistyczne. Dlaczego? No bo jakby to nie jest tak, że mamy to społeczeństwo kapitalistyczne, gdzie ludzie harują i przez to są zniewoleni seksualnie, tylko oni najpierw są zniewoleni seksualnie w wychowaniu, żeby byli właśnie takimi robolami, którzy nie mają nic z życia i oni po prostu są programowani masowo od maleńkości, żeby pracować w tym systemie na burżujów, którzy się mogą realizować, a robotnicy się nie mogą realizować. W związku z tym to jest takie odwrócenie, no bo Reich był zwolennikiem rewolucji komunistycznej i on po tej rewolucji, jak ta rewolucja już nastąpiła, to on chciał wtedy tych ludzi wyzwalać, natomiast tutaj uznano, że najpierw trzeba podkopać, powiedzmy, fundamenty, czyli bo o ile marksizm klasyczny skupiał się na bazie, czyli na ekonomii, na stosunkach ekonomicznych, to tutaj skupiono się na nadbudowie, czyli na tej sferze kulturowej różnych instytucji, prawda? Czyli, no bo o ile jest takie powiedzenie, że byt kształtuje świadomość, tutaj można to odwrócić, że świadomość kształtuje byt, w tym sensie, że jeśli się zmieni świadomość ludzi, to też zmieni się ich podejście do własności, to znaczy się... Że się ich byt, nie odbyt, znaczy odbyt też w sumie, w pewnym sensie, ale chodzi o to, że po prostu jeśli się zmieni ich świadomość, no to oni wybiorą ten socjalizm, powiedzmy, to powiedzmy w ten sposób powiedziane, albo nie będą mieli wyboru, bo to bardziej o to chodziło. Po prostu w tej szkole frankfurckiej uznano, inspirując się Reichem, że trzeba najpierw przeprowadzić rewolucję seksualną, ale nie po to, żeby tych ludzi zdemoralizować, tylko żeby po prostu uniemożliwić im skuteczną pracę i odnajdywanie się w tym systemie, prawda? Bo jak się ich tak, powiedzmy, rozseksualizuje, to oni będą bardziej zainteresowani tym, żeby przeżywać przyjemność fizyczną i żeby bardziej się jeszcze rozseksualizowywać, jeszcze więcej się bawić i korzystać z życia, a nie będą zainteresowani pracą, twórczością, jakimiś projektami, zdobywaniem wiedzy, bo do tego trzeba się jakoś zmusić i pracować ciężko i zdobywać wiedzę i tak dalej, a łatwiej jest się po prostu zabawić
po uwolnieniu z tych konwenansów, z tej moralności, z tego tabu, że nie można, że nie wypada. Więc powiedzmy, to jest zrobione po to, żeby po prostu już dzieci, młodzież już od najmłodszych lat patologizować, ale nie dlatego, żeby one były zdemoralizowane w takim sensie, że są po prostu zdemoralizowane i po prostu, że to o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby uniemożliwić im skuteczne uczenie się, zdobywanie zawodu i też, żeby poziom inteligencji spadł. Bo jak spadnie poziom inteligencji, to jest wtedy łatwiej tym społeczeństwem zarządzać, bo jest więcej głupich ludzi po prostu. I zmniejsza się poziom inteligencji, a dla rządzących jest lepiej, jeśli jest niski poziom inteligencji, no bo ludzie tym bardziej nie rozumieją, o co chodzi po prostu. I są, powiedzmy, bardziej skupieni na tym, żeby sobie iść na imprezkę, niż na przykład przyjść na wykład albo coś tego typu. Bo w sumie ja myślałem, że będzie ze 100 osób, a to tak, no nieważne, ale dobrze, że ktokolwiek jest. Ale nie, sądziłem, że po takiej promocji tyle organizacji, że 100 osób będzie, nie? No, 100 osób by się tutaj nie pomieściło, ale i tak. Ale jest tak myślę, wiesz, znaczy ja tak wiem, ale wiesz, tam by w ogóle stali za drzwiami, żeby nie dało rady tutaj, a tu tak wiesz. Mało osób. Ja miałem kiedyś 20 paru, miało być goście, przyszło 3. Znaczy chodzi o to, że mało ludzi to tak interesuje, w sensie no tak. To znaczy generalnie wszelka taka działalność jakaś dodatkowa nie cieszy się zbytnio popularnością. No nie, no lepiej pójść na wódeczkę, na imprezkę, fajnie. Moi koledzy dzisiaj tam targi piwa poszli, na przykład, wszyscy nie poszli. No właśnie, a Marcin nas zaorywuje, a oni piwo piją i to jest ten problem. Obniża się poziom. No tak. Dobrze, kontynuujmy. Kontynuujmy. I właśnie chodzi o to, że ci, bo to tak zwana szkoła frankfurcka jest w ogóle, rozumuję. Teraz pewnie większość kojarzy, o czym to nazwę kojarzy. I oni właśnie znaleźli w archiwum SPD te wspomniane manuskrypty tego młodego Marksa, czyli te rękopisy ekonomiczno-filozoficzne, te stare pisma o tej wspólnocie pierwotnej. I uznali, że to jest świetny pomysł, bo tam już Marx pisał o tym właśnie, że trzeba to rozwalić, te instytucje, żeby do tej wspólnoty się cofnąć. I oni uznali, że właśnie, że to jest świetny pomysł. I opublikowali to w 1932. No i jakby przez to się narodził marksizm kulturowy, który można też nazwać antykulturowy. No bo kulturowy w tym sensie, że się skupia na kulturze, a antykulturowy, bo w zasadzie chce kulturę rozwalić. Bo jak się kulturę rozwali, to ludzie wrócą do poziomu takich dzikusów z jaskini właśnie. I wtedy można ich zagonić do roboty i samemu czerpać z tego zysk, więc w sumie to o to chodzi. No chodzi o to, że właśnie obniży się poziom świadomości, inteligencji, sprawi się, że ludzie będą bardziej zainteresowani jakimiś zabawami, tam nie wiem, już trójkątami, elipsami, nie wiadomo czym, po prostu w większym gronie i że nie będą się niczym interesowali, jeżeli chodzi o politykę. A wtedy będzie można ich kroić po prostu albo w systemie właśnie państwowym, prawda, czyli zabierać w podatkach, albo jakieś takie te wszystkie wielkie finansjery, tam kredyty po 200% i tego typu ludzi, tam uwikłanie w różne te kredyty frankowe. To cała wiadomo, tak, tam to można rzucić jedno hasło, że ta wielkie te koncerny, jakieś finansjery, Wall Street i te sprawy po prostu. Chodzi po prostu o zniewolenie ekonomiczne. Ludzi, którzy jakby nawet nie będą mogli się zbytnio zbuntować, no bo będą zaorani, że tak powiem, tym myśleniem genderowo-LGBT-owskim i będą po prostu zajęci takimi pierdołami różnymi i jakby samorealizacją też promowaną, a nie jakby życiem społecznym i działaniem prospołecznym. To jakby o to chodzi, żeby po prostu ludzi zrobić takie mało świadome masy, po prostu, którymi łatwiej zarządzać. Słucham? Tak, bo rodzina utrzymuje jednak jakieś więzy konkretne. Tak, to o tym było na początku tak. Samym. I teraz tak, powiem więcej o tej szkole frankfurskiej. To jest dużo tekstu akurat. Ta szkoła frankfurcka stworzyła taką teorię krytyczną, która miała zastąpić teorię tradycyjną. Bo teoria krytyczna skupiła się na tym, że tradycyjne społeczeństwo już jakby u swoich podstaw jest stworzone na takich fundamentach wadliwych, w związku z tym to jest ponownie takie, bo to w sumie we wszystkich tych teoriach jest powtarzanie tego samego innymi słowami. Po prostu chodzi o to, że to jest tak źle skonstruowane, że musi runąć, w związku z tym nie ma innego wyjścia i ten komunizm będzie musiał wyjść tak czy inaczej po prostu. I jakby naprawianie systemu nie ma sensu, bo już same te fundamenty są złe, więc trzeba te fundamenty nawet usunąć i stworzyć od nowa te budowle, że tak powiem, czyli ten system od nowa zbudować.
I w 1937 Horkheimer wydał Teoria tradycyjna i krytyczna. I on tam właśnie stwierdził, że po prostu jakby naprawa systemu nie ma sensu, no bo on się opiera w swojej istocie na przemocy, na przymusie, że zawsze ktoś jest pod kimś w takim, znaczy w sensie ekonomicznym, nie w dosłownym, znaczy też, ale w rodzinie, prawda? Chodzi o to po prostu, że ktoś zawsze jest pod kimś, zawsze ktoś jest podległy, zawsze ktoś jest zmuszony, zawsze ktoś jest dyskryminowany. I w związku z tym trzeba zniszczyć ten cały hierarchizm, tylko żeby wszyscy byli równi, żeby wszyscy mieli wszystko i każdy z każdym się tam realizował, powiedzmy. No to chodzi o to takie cofnięcie się do tej wspólnoty pierwotnej, tylko że w tej wspólnocie pierwotnej była ta masa, i, a na górze byłaby kasta zarządzająca oczywiście. Ale o tym się nie mówi, jakoś tak otwarcie, prawda? Że jednak by ktoś tym zarządzał, tylko pytanie kto właśnie. I tutaj ci Frankfurczycy wydali kilka książek, publikacji, między innymi taką słynną książkę Dialektyka oświecenia, w której skrytykowali oświecenie, ale też chrześcijaństwo. I powiedzmy, myk polegał na tym, że w tej dialektyce oświecenia nie było mowy o nazizmie, tylko była mowa o faszyzmie jako całości, prawda? Czyli że zlikwidowano pojęcie nazizm i to, co się w nim zawiera tak na pierwszy rzut oka, czyli Holokaust i komory gazowe, to zostało jakby umieszczone w pojęciu faszyzm. W związku z tym faszyzm włoski, znaczy, bo faszyzm to w zasadzie u swoich źródeł to jest po prostu formacja ideologiczna z Włoch, tylko ten faszyzm, powiedzmy, stał się takim bardzo pojemnym pojęciem, w którym znalazły się i naziści, i faszyści z Włoch, i generał Franco w Hiszpanii, i Salazar, i tam kto tam jeszcze, i Pinochet, i w sumie i Piłsudski też, i kto tam jeszcze. No i tam wszystko się znalazło po prostu. Słucham? Znaczy, no, pewnie tak, ale Piłsudski był socjalfaszystą, bo tu chodziło o to, że socjaldemokratów nazywano socjalfaszystami, w tym sensie, że oni niby są socjalistami, ale nie chcą rewolucji, więc byli socjalfaszystami. Socjalfaszyści, to zależy. No, był klerofaszyzm już, faszyzm klerykalny. Bo tu chodzi bo tutaj chodziło o to, że jakby ustrój faszystowski uznano, że on występuje w każdym państwie, jeśli konflikt klasowy się zaostrzy, czyli powiedzmy, że ten kapitalizm, żeby się obronić, to ewoluuje w taki właśnie skrajny faszyzm, czyli następuje militaryzacja, pojawia się ten wódz, dyktator i po prostu pojawia się zamordyzm, bo po prostu trzeba jakby, że ten państwo się musi tak, powiedzmy, zmilitaryzować właśnie i, że tak powiem, za mordę wziąć tych robotników, żeby do tej rewolucji nie doszło. I uznał, że ten faszyzm jest jakby takim naturalnym systemem, jak po prostu zbliża się rewolucja, to ten faszyzm się pojawia. Więc on się pojawił i w Hiszpanii, i w Polsce, bo bolszewików przegoniono. No w każdym kraju, i w Niemczech, i tak dalej. Występów socjalizmu, walka klasowa się zaostrzy. No tak, i chodzi o to, że faszyzm jest jakby naturalnym etapem, jakby... Ostatnią formą obrony... Tak, o to chodzi też. To jest jedna z teorii. A potem jeszcze jest lepsza teoria. To będzie wyjaśniało, dlaczego ludzi, którzy blokują różne marsze LGBT i tak dalej, się nazywa faszystami. To jest jeszcze lepsze. Ale dokończę o tej dialektyce, bo w tej dialektyce właśnie skrytykowano ten... Znaczy uznano, że faszyzm jest problemem, że jest jakby problemem... że tradycyjne społeczeństwo doprowadziło do tego, że jakby w toku tego wychowania i całej tej moralności chrześcijańskiej pojawił się masowy ruch faszystowski, który zagazował Żydów, jakby taka jest konkluzja. I że chrześcijaństwo nie dopobiegło temu, natomiast oświecenie zostało skrytykowane w tym sensie, że to niby miała być emancypacja człowieka, który posługuje się rozumem, ale ten rozum został jakby ten rozum stał się bożkiem i w imię tego postępu uznano, że żeby postęp zrealizować i tą, powiedzmy, stworzyć społeczeństwo idealne, no to trzeba zagazować Żydów, prawda? I cały czas wszystko się kręci wokół tej zbrodni. Mawiali niektórzy komuniści, że rewolucja francuska to tylko słowa, za komunizmem idą czyny, coś takiego.
To tutaj szkodzimy w religię Holokaustu jeszcze. Tak, to będzie dopiero, zaraz o tym powiem. Co bym dodał tutaj teoretycy, jeżeli chodzi o to wyzwolenie seksualne w tych latach 20, to teoretycy okultyzmu głosili równolegle na zachodzie to samo, tylko tam Mr. Crowley. No tak, czy okultyzm też... I teoretycy nowego porządku świata. Też w czasach, kiedy Marx to głosił, to rozwalenie rodziny, to i tam Albert Pike to głosił. I ci właśnie, bo chodzi o to, znaczy, bo New Age i okultyzm, na tym się słabiej znam, ale okultyzm i New Age też w tej książce jest, bo jakby to są osobne zjawiska, ale powiedzmy, że one jakby weszły do tej samej formacji, do tego samego walca po prostu, bo się przydają do tego, żeby... Do tego rewolucyjnego nurtu one po prostu zostały jakby wykorzystane przez marksistów, ale do tego dojdę. Myślę, że zwalczają też częściowo teoretyk takim liberalizmu takiego społecznego, John Gray w książce liberalizm. Kto jeszcze raz? John Gray, taki teoretyk liberalizmu. Nie kojarzy. Państwa otwartego, to on oznacza, że w książce Państwa otwartego wrogowe też ich jakby i Marksa wrzucił. A, społeczeństwo otwarte, no tak, że jakiś, tak, że trzeba, że trzeba przyjąć otwarte, bo jak się powie, że nie otwarte, to znaczy, że zamknięte, czyli, to, czyli faszystowskie już. No to... Czyli trzeba otwarte. Inny nurt, to na wschodzie się tak. Komunistyczne, na zachodzie się poza pokusie jakobielizmu, no i tego co... I teraz powiem tak... To jest oświeceniowy rewolucji. Żenili mocno. I nie dopuścili komunistów jako konkurencji. Wróćmy po prostu wątek. Jeszcze była publikacja Krytyka instrumentalnego rozumu. Tutaj trzeba wspomnieć o tym instrumentalnym rozumie, bo to się potem przewija jeszcze kilka razy. Instrumentalny rozum to był taki jakby takie ujęcie, takie spojrzenie na rozum w tym sensie, że człowiek postępuje instrumentalnie, co mu się opłaca, a co nie. A w związku z tym jakby on chce sobie konsumować, chce się bawić w ten cały system pracy, żeby sobie zarobić na samochód czy na dom, i go nie interesuje rewolucja, prawda? I tu jest taka krytyka ludzi, którzy uczestniczą w tym systemie, jakby w tym wyścigu szczurów i nie są zainteresowani rewolucją. To jest taka krytyka tego instrumentalnego rozumu, że ten człowiek jakby do tego systemu próbuje się dostosować, mimo że on jest niesprawiedliwy, a powinien go rozwalić całkowicie, żeby stworzyć ten nowy, sprawiedliwy. I teraz najlepsza, ta bomba. 50. rok to jest osobowość autorytarna. Theodor Adorno stworzył pojęcie osobowości autorytarnej, które zawitało do psychologii, czy tam do socjologii powiedzmy. I to w Wikipedii się pojawia, osobowość autorytarna. I to jest pojęcie wprowadzone konkretnie przez Adorno, czyli przez komunistę, i ono funkcjonuje do dziś, prawda? I osobowość autorytarna to jest taki rodzaj osobowości, że jakby taka osobowość tyrana, despoty, prawda? Czyli i żeby jakby tą osobowość autorytarną w badaniu psychologicznym wykryć, to stworzył naukową skalę F od faszyzm, czyli jakby połączył faszyzm z osobowością autorytarną, czyli powiedzmy... Taka konkluzja, że jak jest tradycyjne wychowanie w takim pruskim drylu i ten ojciec jest taki patriarchalny i surowy, to się psychika patologizuje, nie można się realizować seksualnie, pojawiają się nerwice i agresja stłumiona. I jakby w wyniku tego wychowania tworzy się taki szeroki nurt, szerokie zjawisko, jakim jest po prostu społeczeństwo takie faszystowskie, w tym sensie, że skłonne do zbrodni i do prześladowań mniejszości, nietolerancyjne, niepozwalające na parady równości, niepozwalające na to, żeby kobiety się realizowały, jakby podejrzliwe wobec obcych, niechętne imigrantom, właśnie zamknięte, a nie otwarte na oścież. Jakby to jest takie i po prostu ta skala F, można ją wypełnić i można sobie zobaczyć... Tak. I chodzi o to, że nie można nie być tym faszystą, tylko można być w mniejszym lub większym stopniu. Czyli powiedzmy, że fenomen faszyzmu jako ruchu masowego został jakby... Znaczy, żeby za faszyzmem jako ruchem, który doprowadził do zagazowania Żydów, stoi tradycyjne wychowanie. Więc tradycyjne wychowanie trzeba zmienić, bo inaczej będzie cały czas to gazowanie Żydów po prostu. I powiedzmy, że w tej skali F jest pytanie właśnie, na przykład, czy jeżeli dzieci się nie słuchają rodziców, to czy kara powinna spotkać te dzieci? Jeśli się powie, że tak, to rośnie stopień faszyzacji, bo nie powinna ich kara spotkać, bo powinno być demokratycznie, prawda, że partycypują demokratycznie w rodzinie, że tak. Albo właśnie, czy jest, albo jak jest pytanie takie, że
nauka wiele wyjaśnia, ale są sfery, których nie wyjaśni nauka. Jeśli się powie, że tak, to stopień faszyzacji rośnie, bo wierzy w zabobony. Na przykład. Czyli w sensie, że religijne jakieś takie, że wiara właśnie, jakieś dogmaty i tak dalej. I powiedzmy takie wszystkie rzeczy. Albo na przykład, nie wiem, jest pytanie, czy homoseksualizm powinien być karany. Jeśli powie, że tak, to rośnie. I tam jeszcze było kilka jakichś takich wybranych, że powinien być tam, nie wiem, zmniejszany wpływ w sferze publicznej, to też rośnie. A jak powiesz, że nie, to dopiero się zmniejsza, prawda? Czyli, że musisz pozwolić na wszystko, innymi słowy. Tego typu po prostu. W zasadzie tego testu nie da się inaczej wypełnić, niż zostać faszystą, jeśli chce się normalnie odpowiedzieć na to, a nie zgodnie z takim etosem lewicowo-liberalnym, prawda? I teraz tak, dalej. Tutaj. W ogóle trzeba wspomnieć o tym wychowaniu, bo uznano, że wychowanie autorytarne, czyli takie właśnie despotyczne, doprowadziło do tego faszyzmu i do gazowania Żydów. W związku z tym pojawiła się taki nurt w pedagogice, jak wychowanie antyautorytarne, czyli takie, gdzie nie ma tego autorytetu, który patologizuje dziecko, czyli i jakby w wyniku tej pedagogiki antyautorytarnej powstały wszystkie takie koncepcje tych takich szkół demokratycznych, wolnych, że nie ma tam planu zajęć, tylko się przychodzi kiedy chce i się samemu dobiera zajęcia. Bo jak jest plan zajęć, to już jest faszyzm, bo się zmusza dziecko, żeby przyszło na godzinę daną, a jak nie przyjdzie, to kara, czyli też jest jakby już karanie i taki system kar, przemocy, przymusu, że wszystko to trzeba właśnie zniszczyć. I to wychowanie antyautorytarne było rozwijane właśnie, żeby powiedzmy stworzyć nowy proletariat młodzieżowy, a mianowicie anarchistów takich. I w wyniku tego wychowania pierwszą taką grupą tu jeszcze kontrkulturową byli bitnicy, czyli Beat Generation w latach 50. w USA. I to byli tacy właśnie ludzie, którzy odrzucali tradycyjne normy, byli indywidualistami, anarchistami, tam krzewili pacyfizm, filozofie wschodu różne, Buddy, Hare Krishna, tam alkohol, narkotyki, włóczęgostwo, czyli żeby sobie, nie wiem, to takie, można tak porównać do takiego. Jest taka kreskówka Scooby-Doo i tam taki samochód w kwiaty, prawda? Że tam wchodzimy do tego samochodu i po całych Stanach sobie jeździmy i w sumie wywalone na wszystko, prawda? Tylko takie życie po prostu na luzie, nie? Jakiś tam właśnie alkohol, narkotyki, tego typu rzeczy. To był taki niszowy ruch, ale on jakby dał podwaliny pod hipisów, którzy w latach 60. już wybuchli po prostu, jeżeli chodzi o masowość tego ruchu. I co istotne, Herbert Marcuse, to taki też ze szkoły frankfurckiej ideolog, on jakby po wojnie został w USA, no bo w ogóle jak wybuchła wojna, prawda, i naziści doszli do władzy, to ci frankfurczycy musieli uciec, bo wszyscy byli Żydami, ale to nieistotne zupełnie. I oni musieli uciec do USA, Znaczy, powiedziałem jak jest, ale to jest nieistotne, więc wnioski to nie wiem, ja nic nie sugeruję, po prostu chodzi o to. I co istotne, Herbert Marcuse to był taki właśnie ideolog, który, to była rewolucja w Niemczech, to była rewolucja listopadowa chyba, jeśli dobrze pamiętam, tak? I wtedy powstał Związek Spartakusa, czyli ci Róża Luksemburg i tak dalej, Karl Liebknecht chyba, i oni właśnie chcieli tam rewolucję przeprowadzić, to Marcuse brał w tym udział, czyli chciał rewolucji zbrojnej w Niemczech, żeby jakby przyjąć tą Armię Czerwoną, która idzie, tylko że Polacy ich zablokowali, prawda? I wtedy, co ciekawe, to był chyba 19, to był 17 rok, czy który? Nieistotne. Słucham? 19, tak. To tam powstała na przykład w Bawarii, Komunistyczna Republika w Bawarii też. Ale to taka ciekawostka, prawda, że to było w ten sposób zrobione, że właśnie w Bawarii powstała taka Komunistyczna Republika w wyniku przewrotu. Zaczęły się tworzyć robotnicze takie związki, koła. Natomiast kasta bolszewików z bronią i z bojówkami się zebrała i oczywiście te koła robotnicze, takie dobrowolne, spacyfikowała i przejęła władzę, prawda? No bo się robotnikom wydawało, że będą takie autonomiczne ośrodki, prawda, robotnicze, które będą jakoś tam partycypować, a oczywiście ta awangarda postępu to zebrała broń, wszystkich wzięła
za łeb, natomiast prawicowców pod ścianę i rozstrzeliwali. Taka dygresja tylko. Ten Marcuse właśnie został w USA po wojnie, no bo w ogóle to też jest ciekawe, to też jest taka kwestia, że często mówi się o tak zwanych tych zwolennikach teorii spiskowych i to się nazywa ich pogardliwie foliarzami, ale trzeba powiedzieć na przykład, że często mówi się o tej rodzinie Rockefellerów, że to jest jakaś teoria spiskowa, że oni rządzą światem, a ja czytałem dokładnie, za czym stoją Rockefellerowie, czyli Fundacja Rockefellera pomogła Frankfurczykom uciec do USA i ich tam zaklimatyzować w Nowym Jorku jakby i stworzyć tam placówkę taką edukacyjną, uniwersytecką na przykład, to oni się tym zajmowali i też wieloma innymi rzeczami, no bo na przykład w ramach ciekawostki właśnie Fundacja Rockefellera finansowała na przykład takiego seksuologa amerykańskiego Kinseya, czyli tego, który stoi za rewolucją obyczajową. Nie jestem pewien, czy przypadkiem Margaret Sanger też nie finansowali, czyli tego, bo jest taka organizacja proaborcyjna Planned Parenthood, tylko to się wcześniej nazywało inaczej, bo to nie było profeministyczne, tylko to była organizacja eugeniczna na rzecz planowania rodziny właśnie, znaczy planowania rodziny w tym sensie, że sterylizacji przymusowej głównie co ciekawe w murzyńskich dzielnicach i to tak zostało jeszcze, bo jest nadreprezentacja takich placówek Planned Parenthood właśnie w dzielnicach murzyńskich, ale to no, tam, nie jest dyskryminacja. Tak, nie. Tak, ale w ogóle z demokratami to jest jeszcze lepsze, bo demokraci zawsze byli przeciwko emancypacji Murzynów, tylko to się zmieniło nagle. To się zmieniło w latach 60. No bo ten KKK to jest przecież ten, to demokraci głównie. Tam ten. Pan ma pytanie. Tak? Ja jako ciekawostkę warto dodać, że Margaret Sanger współpracowała również z Hitlerem w zakresie. Tak, a w ogóle przecież Hitler pisał na przykład na cześć takiego eugenika amerykańskiego, jak pamiętam nazwiska, pisał właśnie, że się inspiruje jego dokonaniami. W ogóle no przecież z Ameryki eugenika przyszła do Niemczech. Tak, przecież socjaldemokraci sterylizowali przymusowo. Słucham? Też takie teorie rasowe, takie bardziej antysłowiańskie popularyzowały. Też, ale to zawsze w Niemczech było mocne. Z anglosasami właśnie, szczególnie w momencie. Niemcy tego się tak z anglosasami, to się teorie antysłowiańskie. No ale to w kręgu protestanckim wszystko się rodziło niestety. No tak, i teraz żebym wrócił do tego wątku głównego. Ten Herbert Marcuse w 55 napisał tą książkę Eros i cywilizacja, tylko że no jest Eros i cywilizacja, ale ta książka jest o Erosie głównie, czyli chodzi o to, że znowu, że się tłumi popęd seksualny wśród ludzi, a powinno się uwolnić siły libidalne, czyli żeby libido uwolnić, ponieważ czy to zostało tak powiedziane, że trzeba po prostu jakby tak anarchistycznie olać to społeczeństwo i tą pracę i tylko skupić się na sobie i na swojej seksualności, ponieważ jakby, bo w innym przypadku idziemy do roboty i pracujemy ciężko, a tak naprawdę tylko te elity się mogą bawić seksualnie, a my nie, prawda? Więc powinniśmy zbojkotować ten kapitalizm. I dalej. A, teraz jest hipisizm, czyli tam mniej więcej lata 60. i wzrost tych nastrojów pacyfistycznych. Też był taki gość Timothy Leary, który popularyzował narkotyki, LSD, między innymi głębsze życie duchowe. I teraz tutaj wchodzi do gry ten okultyzm, czy New Age ogólnie mówiąc. Mianowicie tutaj był promowany takie różne koncepcje jak jakieś takie formy szamanizmu od Indian przejmowane, jakieś takie zupełne, jakieś takie synkretyczne różne religie, takie różne elementy z tych filozofii wschodu, takie różne takie papki po prostu, żeby się tym młodzież zainteresowała i żeby odciągnąć od chrześcijaństwa. I tam znowu Marcuse znowu debiutował, bo powiedzmy, że on tam w USA został i tam zaorywał, a reszta wróciła do Niemczech, do Niemiec, żeby się zająć denazyfikacją, czyli żeby redukować Niemców po nazizmie czy po faszyzmie według tej retoryki. I tam Marcuse napisał książkę Człowiek jednowymiarowy. I tutaj znowu jest, że człowiek jest jednowymiarowy, bo tylko idzie do roboty i znowu pracuje, a powinien
odkrywać jakieś tam wyższe sensy i się realizować, a nie tylko ta kariera ciągle, żeby znowu, że trzeba zbojkotować system kapitalistyczny i wielka odmowa, prawda? Czyli takie wezwanie znowu do takiej anarchistycznej wielkiej odmowy, żeby ten system olać, żeby w ogóle w nim nie partycypować, tylko mieć to gdzieś po prostu, prawda? Czyli żeby po prostu w żyłe i do widzenia, że tak powiem. Żeby zupełnie, i w sumie głównie dzięki pracom frankfurczyków tego typu nurty kontrkulturowe czy takie różne subkultury zaczęły powstawać, prawda? No bo trzeba powiedzieć, to nie były jakieś książki marginalne. Na przykład ja sprawdzałem na studiach anglojęzycznych, na przykład Człowiek jednowymiarowy to się sprzedało w ciągu 5 lat w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy. To nie jest mało w sumie. No 5 lat 100 tysięcy wśród młodzieży, prawda? I to jeszcze pewnie pożyczane i tak dalej. Więc to była książka taka poczytna. Prawda? To na takiej samej zasadzie jak jest piosenka Imagine Lennona, prawda? Czyli tak, życie. Tak, Lennona Imagine, czyli ta. No ale wszyscy kojarzą. To poza tym jest śpiewanie o tym, żeby wyobraź sobie świat, gdzie nie ma państw, nie ma granic, nie ma piekła nieba, nie ma wojen, nie ma własności prywatnej i wszyscy żyją nie dla przeszłości, nie dla przyszłości, tylko teraz żyją dla siebie, prawda? Czyli taki manifest komunistyczny. I tam dziesiątki milionów wyświetleń na YouTubie i co roku w rocznicę śmierci właśnie tam piszą zaorani użytkownicy, jak sobie sprawdzam, że tam przykro nam, że nie zobaczysz tego, ale mam nadzieję, że kiedyś twoje marzenie się spełni i że będziemy mogli w tym uczestniczyć. No. Więc ja myślę, że się spełni. Tylko nie wiem, czy to fajnie, że w pełni, ale chodzi o to takie spaczenie, prawda? Że tam ludzie to piszą i na przykład, nie wiem, kilka tysięcy łapek w górę za takim komentarzem, żeby to marzenie się spełniło. Czyli żeby komunizm wprowadzić, prawda? Bo według tej piosenki po prostu jest to tak ładnie opakowane, ale tam jest mowa o tym, że państwa zlikwidować, granice, nie ma piekła, nie ma nieba, nie ma wojen, nie ma własności prywatnej, tylko wszyscy żyją dla teraźniejszości, prawda? Czyli taki manifest takiego komunizmu. Nie wiem, jakby to nazwać. Takiego komunizmu onanistycznego, powiedzmy. Coś takiego po prostu. Sami sobie zaprzeczają. Bez jednej strony głoszą, żeby się samorealizować, a z drugiej strony zabijają możliwości. Wybicie się, czyli samorealizacja. Ale nie, ale samorealizacja no nie jest jak robisz projekt i ludzie podziwiają, tylko jak się bawisz sam z sobą albo z innymi. Wtedy się samorealizuje, bo to o to chodzi. Słucham? Tak, ale to w tym sensie. To jest na tym skupienie się. Dobra, i teraz tak. Powiem o tym, jeszcze o tym wychowaniu antyautorytarnym, bo jakby to wychowanie antyautorytarne, które poskutkowało tym, że się narodziło to pokolenie całych tych hippisów, anarchistów, którzy są jakby chcą wyjść z tego systemu i nie partycypować w nim, to jest właśnie pokłosie pedagogiki antyautorytarnej, czyli tej, gdzie się zwalcza autorytet. Tylko tutaj jest taki problem, że jak mamy style wychowania, i teraz muszę się skupić, żeby błędy nie popełnić, bo pamiętam, że na jednym nagraniu coś powiedziałem tak nie do końca, chyba coś się przejęzyczyłem, ale chodzi o to, że są 4 tradycyjne style wychowania. Jest autorytarny, czyli ten właśnie despotyczny, jest jest taki zupełnie olewczy, czyli po prostu zupełnie się tym dzieckiem. Słucham? Bezstresowy. Znaczy, to jest właśnie, żeby nie pomylić tych nazw, one mogą być mylące. Chodzi o to, że jest autorytarny, czyli despotyczny. Jest taki całkowicie olewczy, gdzie zupełnie to dziecko jest, powiedzmy, porzucone i w ogóle się nim nikt nie zajmuje. Ani nie wymaga, ani też nie wspiera. Jest takie wychowanie właśnie bezstresowe, powiedzmy, to się nazywa permisywne, liberalne, powiedzmy. I teraz chodzi o taką zagrywkę językową, bo są takie dwa pojęcia mylące. Jest autorytarne wychowanie, jest autorytatywne. I to jest różnica, bo autorytarne to jest takie despotyczne, a autorytatywne to jest po prostu oparte na autorytecie, który się podziwia i się naśladuje. Ale powiedzmy, że to jest bardzo takie podobne, więc powiedzmy ten to wychowanie autorytatywne jakby tak się trochę mniej lub bardziej się to, powiedzmy,
ukrywa, czy ta autorytatywność tak zanika na rzecz tego, że to się łączy, że to jest tylko jedno autorytarne, prawda? I zamiast tego się promuje takie wychowanie liberalne, właśnie takie progresywne, liberalne, że się pozwala, że trzeba partycypować z tym dzieckiem, prawda? No bo w sumie jakby chcieć ludziom wyjaśnić różnicę między autorytarnym a autorytatywnym, no to łatwiej powiedzieć, że to jest to samo, nie? Bo brzmi bardzo, bardzo podobnie, że to jest cały czas tylko ten autorytet, który zakazuje wszystkiego. Też chodzi o to, że to wychowanie autorytatywne, jeżeli się pojawia w opracowaniach, to często ma w nawiasie dopisek demokratyczne, albo w ogóle nie pisze się, że autorytatywne, tylko demokratyczne, że się zamienia autorytatywne na demokratyczne, w tym sensie, że nadal jest oparte na autorytecie, ale tak bardzo próbuje się poszerzyć sferę możliwości tego dziecka, że się tak naprawdę zrównuje tych rodziców i dzieci. Czyli też taka jest znowu podmianka językowa troszeczkę, żeby, że nawet, że, bo jeżeli można o tym autorytatywnym w ogóle nie mówić, albo je jakoś tak próbować połączyć z demokracją, z demokratycznym podejściem, takim, gdzie jest szacunek dzieci i rodziców i się słucha obu stron i tak dalej. Żeby trochę to przesuwać. Bo te style wychowania to jest co innego niż pedagogika, bo pedagogika, powiedzmy, że była po prostu tradycyjna, a po wojnie jest ta antyautorytarna, zgodnie z dewizą wychowanie po Auschwitz, bo w 1966 roku Adorno wygłosił taki wykład właśnie w 1966 wychowanie po Auschwitz, gdzie mówił o tym, że każdy, kto nie chce, żeby powtórzyło się Auschwitz, czy żeby były komory gazowe, to musi jakby popierać to wychowanie antyautorytarne, bo w innym przypadku jest wychowanie despotyczne, czyli się tworzy społeczeństwo faszystów, którzy gazują Żydów, innymi słowy. I w myśl tej retoryki właśnie każdy, kto na przykład blokuje paradę LGBT albo marsz feministek, aborcjonistek, to jest faszystą, prawda? Bo jakby nie chodzi o to, że ma coś wspólnego z Mussolinim czy z Włochami, tylko że jakby jest faszystą w tym sensie, że jest produktem wychowania autorytarnego, czyli tradycyjnego, gdzie się nie pozwala, gdzie się tłamsi, gdzie są zasady i tak dalej, czyli się nie pozwala na pewne rzeczy, czyli jest faszystą, bo i obecnie po prostu ten faszyzm jako obelga nie ma w zasadzie mało wspólnego z Włochami i z tą podstawą programową faszystów, tylko jest jakby faszyzm oznacza po prostu osobę, która, konserwatystę po prostu oznacza teraz, więc jest taki, tak, po prostu, że on jest jakby, i tutaj jaki jest związek psychoanalizy z tym, bo na przykład na fanpage'u Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, tam często jak się pojawiają nagrania z różnych marszów, to tam ludzie piszą masowo takie komentarze, na przykład obrażające tych ludzi, na przykład, że, znaczy tych blokujących, na przykład, że atakują tych gejów, to pewnie sami jakiś nie akceptują swojego homoseksualizmu albo kryptogeje i tak dalej. To jest właśnie podejście takie psychoanalityczne, w tym sensie, że jeżeli oni czegoś nie lubią, to znaczy, że to jest wynikiem tego, że sami mają z tym problem. Ale jeżeli powiedzą, że to jest nieprawda i nie mają z tym problemu, to znaczy, że to wypierają, czyli i tak mają ten problem. Czyli nie możesz udowodnić, że tu nie chodzi o twój problem, tylko o problem po stronie tych marszów, ponieważ jeśli tak powiesz, to ci zarzucą, że wypierasz swój skryty homoseksualizm. A jeśli powiesz, że nieprawda, to znaczy, że się po prostu wypierasz tego po prostu i tak się będziesz wypierał cały czas, aż cię zamkną w kaftan bezpieczeństwa i zamkną w obozie dla faszystów, bo niebezpieczny po prostu jesteś. Znaczy to takie psychoanalityczne podejście, że po prostu, no, że niezależnie co powiesz, to i tak masz problem, no, bo możesz się przyznać albo się nie przyznać, czyli ukrywać to, że masz ten problem. I tak samo jeżeli, nie wiem, na przykład, no bo jest tak akurat, że głównie mężczyźni blokują marsze, nie? To jeżeli blokują te feministki, no to się mówi, że pewnie nie mają partnerek i są niewyżyci, nie? A jeśli oni krytykują te feministki, to pewnie mają problem, pewnie im w dzieciństwie nagadano, nie wiem, że kobieta ma być w kuchni i tak dalej, więc a widzą te feministki, że one nie są w kuchni, tylko są na ulicy, więc muszą agresję, po prostu wywołuje to agresję, czyli że znowu jest to wina wychowania, prawda? Czyli powiedzmy, to jest takie odwracanie kota ogonem od razu, że po prostu mówię na przykład, nie chcę imigrantów, no to od razu się mówi, masz pewnie jakiś problem, że ci w dzieciństwie mówili, że nie baw się z Murzynem, bo coś tam i tego typu rzeczy i dlatego jesteś spaczony. A jeśli powiesz, że nieprawda, to znaczy, że wypierasz to. I to jest takie proste po prostu, to jest tak skonstruowane, że nie da się obronić przed tym po prostu.
I w związku z tym nie można się przed tym bronić na tej zasadzie, tylko trzeba z tego schematu wyjść i wyjaśnić, jak to wygląda z zewnątrz, prawda? Jak ten schemat wygląda. Bo jeśli się wyjaśni podstawy, jak to zostało skonstruowane, w sensie w dyskusji, ten sposób manipulacji, to wtedy po prostu nie jest się jakby nie wpisuje się w ich narrację, prawda? Że się próbuje mówić, ja nie jestem faszystą, prawda? Tylko trzeba powiedzieć na przykład, że to zostało właśnie tak skonstruowane, że to zostało w ten sposób wymyślone i wtedy po prostu jakby jest czarno na białym, jak ten system został skonstruowany. Chodzi po prostu o, jakby to powiedzieć, nie uderzanie w tą kukłę, którą nam wystawiają, tylko w tego, który tą kukłę właśnie popycha na nas, prawda? W tym sensie, żeby zdemaskować tę intrygę, może w ten sposób. Żeby zdemaskować tę intrygę, a nie po prostu dawać się, no bo w sumie te marsze są po to, żeby tych ludzi denerwować, żeby oni się wyżywali i krzyczeli tam zakaz pedałowania tego typu, albo nie wiem, ręce podnosili, tak, i wtedy można nie robić zdjęcia, mówi, że faszyści, prawda? A oni mówią, że ja nie jestem faszystą, to znaczy, że ukrywasz ten faszyzm w sobie, prawda? I jesteśmy na przegranej pozycji. To jest takie typowe, takie, jak to się mówi, drażnienie tego kołtuna miejskiego, żeby on po prostu wziął kij i zaczął lać po prostu tych rewolucjonistów i wtedy można zrobić zdjęcia, że agresywni ludzie, że społeczeństwo jest nietolerancyjne. To tak się, na tym to polega, po prostu, żeby przekraczać granice i ludzi denerwować. I jak oni się denerwują, to się pokazuje, że są agresywni. A jak oni zaczną tłumaczyć, dlaczego to robią, to nie ma znaczenia, bo to znaczy, że oni jakiś tam problem skrywają. Bardzo proste. I to nie da się obronić przed tym. Można tylko edukować się i wykazywać, jak ta intryga została skonstruowana, innymi słowy. I teraz tak, to wychowanie antyautorytarne stworzyło tych, powiedzmy, anarchistów, pacyfistów, tylko że ten system jakby wbrew oczekiwania były takie, że po prostu masowo młodzież przestanie się uczyć, iść do szkoły, do pracy i system padnie, ale to nie wyszło po prostu, bo dla wielu to była tylko przygoda wakacyjna i tak dalej i w końcu trzeba było wrócić do normalnego życia. Więc jakby wychowanie antyautorytarne trochę jakby przeszło znowu modyfikację i narodziło się tak zwane taka pedagogika krytyczna. I pedagogika krytyczna ma źródło w teorii krytycznej, o której wspominałem, czyli o tym właśnie podejściu, że system jest wadliwy. I o co chodzi w pedagogice krytycznej? Tak jak mamy przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, to ono, jak sama nazwa wskazuje, dzieci przygotowuje do tego, żeby żyć w rodzinie. A wychowanie krytyczne, inaczej zwane emancypacyjnym, ma dzieci przygotowywać do tego, żeby kwestionować oczywistości, zadawać pytania i twierdzić na przykład, że ten system jest zły, bo to i tamto, czyli jakby to nie jest przystosowanie dziecka do życia w rodzinie, tylko przystosowanie, żeby ono szukało problemu w tej rodzinie cały czas, żeby problem był wszędzie. I to jest takie właśnie główne jakby nurty w tym wychowaniu, w tej pedagogice krytycznej, to jest tak, feminizm, LGBT, problem gender, problem postkolonializmu, problem właśnie tam tych różnych mniejszości nieakceptowanych, problem patriarchatu. Też i problem ekologii i wszystkiego. Czyli po prostu cały czas to jest robienie problemów, prawda? Że to dziecko nie jest jakby wychowane, żeby żyło w tym konkretnym modelu, tylko żeby ten model krytykowało jako zły. Czyli cały czas się emancypuje, czyli po prostu kobietom... Destrukcja. Znaczy tak, taka destrukcja właśnie, że kobiety... Znaczy tak, że kobiety się właśnie, te dziewczynki się kierunkuje na ten patriarchat, że on jest, nawet jeśli go nie ma, to po prostu, że one go szukają i nie mogą jakby funkcjonować normalnie w systemie, bo on jest wadliwy, w związku z tym muszą te manify chodzić i tak dalej. To jest... A nawet w drastycznej formie to jest kwestionowanie własnej płci. Też, a do tego zaraz przejdę, bo to dopiero będzie. Spokojnie. I powiedzmy, to jest takie skupienie, żeby już nie tworzyć tego anarchisty, tylko czynnego takiego rewolucjonisty, który jakby, tak jak powiedzmy anarchista, to nie wiem, widział księdza i tam myślał, to nieważne, a taki to weźmie cegłę i będzie lał, bo pedofil, prawda? Czyli żeby był takim po prostu twardym po prostu siewcą postępu.
I żeby on po prostu, nie wiem, wpadał na wykłady konserwatyzmu, teraz by jacyś wpadli po prostu, nie? Z jakimiś transparentami, że stop faszyzmowi. To tego typu ludzie po prostu. On w Lublinie już powstał jakiś patrol antyfaszystowski. No ale tyle, co był artykuł i słów po nich zaginął. Szkoda, że nie patrol szariatu jakiś. By się spotkali na przykład. I teraz tak, i teraz takie no właśnie, dobrze, że poszedłem w to, bo długo to już trwa, abym chciał mówić w sumie, teraz nową lewicę w sumie bym opisał. Teraz tak. Bo ten marxizm sowiecki to jest tam, powiedzmy, najbardziej chyba oczywiste, więc nie ma sensu się tu skupiać, ale pójdźmy w te rzeczy. Pójdźmy w trockizm może najpierw. Trocki, to wiadomo, trockizm to powiedzmy, wbrew temu, co może się wydawać, to Trocki był wyrzucony przez Stalina nie dlatego, że jakby Stalin się zradykalizował, tylko odwrotnie, że Trocki był zbyt radykalny, dlatego by go wyrzucono, a nie odwrotnie, że Stalin tam się, nie wiem, że Stalin zrobił za mordy, tylko właśnie Trocki to chciał totalną demolkę, taką rewolucję permanentną. I powiedzmy, międzynarodówka trockistowska i te całe grupy trockistowskie zaczęły się rozwijać niezależnie od tych kominternowskich w różnych krajach. I z trockizmu pojawiło się trochę grup jakby po trockizmie, powiedzmy w ten sposób. Tutaj jest tak, Francja, bo Francja tu jest bardzo istotna. Po wojnie część trockistów była zawiedziona, że po wojnie nie udało się zaprowadzić komunizmu we Francji, ponieważ no bo główną siłą, czy w jakimś tam większym stopniu, to tym frontem powiedzmy wyzwoleńczym we Francji, to byli komuniści, prawda, bo raczej socjaliści. Tylko, że nie udało się tam stworzyć komunizmu, tylko były znowu te rządy takie umiarkowane, powiedzmy de Gaulle i tak dalej. I rozczarowani trockiści przeszli na takie znowu pozycje anarchistyczne, albo związane z komunizmem radzieckim, ale nie radzieckim w sensie, jak jest Związek Radziecki, tylko radziecki, że są rządy rad robotniczych, czyli takie są niezależne rady robotnicze i one wszystkie się samodzielnie organizują, tylko współpracują, a nie ma jakiegoś takiego odgórnego zamordyzmu. Tylko są po prostu takie rady robotnicze porozkładane na danym terenie. No i ci stworzyli taką grupę socjalizm albo barbarzyństwo, socjalizm o barbarię, czyli socjalizm albo barbarzyństwo, to taka grupa powiedzmy literacka, która wzięła nazwę od pisma i oni tam różne kwestie filozoficzne i społeczne opisywali. I teraz tak, ta grupa jest mało istotna w tym sensie, znaczy ja ją wymieniam, żeby ciąg logiczny zachować. Przepraszam. Chodzi o to, że z tej grupy narodziła się między innymi we Francji właśnie nowa lewica. Bo o co chodzi w nowej lewicy? Pod wpływem tego, że w 1956 było stłumienie powstania w Budapeszcie i potem 68, tak, to była Czechosłowacja, to po prostu ten stalinizm, powiedzmy, się skompromitował i wiele partii takich komunistycznych czy socjaldemokratycznych na Zachodzie zaczęło się odcinać od marksizmu. I w 59 był podpisany taki program godesberski, i SPD wykreśliła marksizm, no bo do 59 marksizm był w programie SPD, a potem go wykreślili, no bo stwierdzili, że to już kompromitacja. I to nie spodobało się, powiedzmy, takim młodzieżowym hunwejbinom. W 61 roku organizacja młodzieżowa, Socjalistyczny Związek Studentów Niemieckich, została ta organizacja wykreślona ze współpracy z SPD, bo była zbyt radykalna. I w związku z tym, że stalinizm został potępiony, to oni zaczęli szukać nowych wzorów i zainteresowali się Che Guevarą w Ameryce Południowej i Mao Tse-tungiem w Chinach, prawda? Czyli rewolucją kulturalną. Czyli skupili się na tych nowych idolach. I oni byli po prostu ortodoksyjni i nazwali się nową lewicą, czyli powiedzmy, żeby nie wiązać się z tym nurtem, który powiedzmy zdradził te ideały, czyli socjaldemokracją, czy z jakimiś tam nurtami komunistycznymi, które przeszły na jakieś łagodniejsze pozycje. Oni właśnie zaczęli robić takie burdy, czy zamieszki w miastach, zawsze, bo to jest ten słynny marzec 68, tak? Marzec chyba, czy maj, nie, marzec 68 właśnie.
w Niemczech i we Francji, czyli głównie Berlin Zachodni i Paryż. I tam główną postacią tej nowej lewicy był Rudi Dutschke. I na rozwój tego ruchu miała wpływ ta grupa Beat Generation, wspomniana, i Herbert Marcuse ponownie. No bo nowa lewica miała takie hasło: Marx, Mao, Marcuse, czyli Karol Marx, Mao Tse-tung jako ten realizator projektu wspaniały, i Marcuse, czyli jako ten filozof, który to jakąś taką nadbudowę tworzy do tej całej teorii. Czyli takie 3M. Tak jak jest miasto, masa, maszyna, to w sumie tutaj to jest takie podobnie zrobione. Tylko teraz tak. To jest istotne, sytuacjonizm. W ogóle zadam pytanie, nadążamy, tak, ze wszystkim? Jakieś pytania do tego momentu? Bo w sumie tego strasznie dużo jest. Chciałem tylko jeszcze tutaj, bo no. Powiedziałeś przed chwilą po tym 68 roku, to że w Polsce mieliśmy też podobne zjawisko. Tu mam, będę miał to opisane, i tak. Kuroń właśnie za to został wyrzucony z partii. No Kuroń, Michnik, no to są na lewo od partii. Dokładnie, to podobny mechanizm. Tak. A chciałbym jeszcze takie pytanie odnośnie no. tego blokowania marszów. No bo ty tutaj jakby stwierdziłeś, że to polega na prowokacji. Tak. To właśnie jaka jest na to recepta? Czy właśnie blokować, czy to olewać? Znaczy marksizm ma to do siebie, że tworzy konflikty, które trudno rozwiązać właśnie. I to jest problematyczne. I pojawiały się różne koncepcje. Pojawiła się taka koncepcja, żeby blokować, ale nie agresywnie. I pojawiła się taka ciekawa koncepcja, ale to byłoby dużo organizacji z tym. Na przykład, że zabrałoby się dużo osób, i takie ogromne płótna by się na kijach, powiedzmy, zrobiło i otoczyło się z ich z dwóch stron i oni by szli, ale my byśmy szli po bokach i ich zakryli, by nie było widać na przykład. Przykładowo, nie? Albo tego typu rzeczy, ale wiesz, to jest, nikt czegoś takiego nie zrobił jeszcze, na przykład. Ale tutaj bardziej chodzi o to, żeby w mediach nagłaśniać znowu nie to, że nie, zablokujmy, bo chcą dzieci demoralizować, tylko żeby o tym mówić, bo to o to chodzi tak naprawdę, a nie o to, żeby dzieci demoralizować, bo to w ogóle nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby je tak jakby zmniejszyć poziom inteligencji po prostu. Dobra, tak. Czyli jeszcze wracając do tego, ale pokojowe takie właśnie manifestacje, jak... No ale pokojowe się trudno się robi pokojowe, no tak, bo się tak, pojawiają jakieś właśnie kretyni, którzy krzyczą potem coś i się im zdjęcia robi, no albo tak, rzucą petardą i policja potem oddaje. Ale w Lublinie udało się zorganizować akcję modlitewną, która stała z boku i tam nawet z jakimiś chyba konkretnymi transferentami. No tak, ale i tak robili zdjęcia tym, którzy tam się... Tak, ale sama taka... Na ławki skakiwali. Sama taka dyscyplinarna, zdyscyplinowana, kulturalna, merytoryczna. Ale łatwo sprowokować. Wystarczy jedna osoba, no żeby tak, już policja zaczęła nawalać po prostu, więc to jest... Jeżeli można, to proszę. Ten temat został pociągnięty. Tam różne koncepcje, takie były, ktoś mówi, żeby na przykład używać jajek. Ja nie jestem za tym, dlatego że potem dochodzi, jak dochodzi do szarpanin, to te jajka komuś by się tam w kieszeni rozmiotły. Ale na przykład uważam, że może być użyty gwizdek taki piłkarski, sędziowski. To może używać dziecko 10-letnie albo... To się zagwizdać ich masowo, tak? Tym? Że nie płótnem się zasłania, ale wszyscy, którzy stoją przy drodze, używają gwizdka na przykład. I wtedy policja wszystkich nie może, jak gdyby nie może ani wyrwać, ani zainterweniować, bo jak tutaj... A to jest wygwizdanie tej sytuacji. Tak, to jest jedno z... Klaksony jeszcze na przykład takie. Ale klakson jest tu, gwizdek jest piłkarski, jest malutki, można go trzymać w kieszonce, w kieszeni, nikt go nie może wyciągnąć. Czyli zagłuszyć, natomiast, tak? Natomiast klakson to już trzeba gdzieś kupić. A tak. No. Duże. A gwizdek piłkarski, jeżeli stoi 1000 osób i używa tego gwizdka, to jest wygwizdanie, czy... A alibi jest takie, że to jest oszczerzenie, to znaczy... I tak jak były kiedyś dzwony na trwogę, tak jest gwizdek na trwogę, że coś takiego. Dobry pomysł, tak, to jest rzeczywiście dobry pomysł. Bo chodzi o to, że oczywiście nie ma żadnego sensu, że się zbiorą kibice motoru i będzie fajnie, bo będzie fajnie na grupie dyskusyjnej ich, a w mediach będzie, że faszyści. I to też taka koncepcja jest tej bańki informacyjnej, że narodowcy mogą się skrzyknąć właśnie i tam ich, powiedzmy, pogonić i krzyczeć fajne hasła i im się podoba, ale w ich gronie się podoba. Taki przeciętny człowiek z ulicy uzna, że to jakiś radykalizm i się będzie tego obawiał, zwłaszcza, że jest nagonka w mediach, że ONR to tam naziści, faszyści i tak dalej, bo to się tak kojarzy, że są glany,
jest koszula na guziki, taka, teraz jest czarna, ale kiedyś była taka kremowa i to się kojarzy od razu, że NSDAP i komory gazowe od razu. Ale jestem szczerze, w tym ruchu jest jakaś nadzieja, naprawdę, na zatrzymanie takiego marszu, mówię szczerze, tak myślę. Ale w sumie te gwizdki, a tego typu rzeczy właśnie są takie... Tak, bo oni zawsze puszczają głośną muzykę, jakby się ich zagwizdało, no właśnie, to jest bardzo dobry pomysł. Ale oni tak pójdą dalej, nie zatrzymają się. Znaczy trudno nazwać ludzi, którzy zdają faszystami, bo to może być dziecko, co ma 14, to może być staruszka, co ma, i to może być, jak gdyby, że to może być powszechne, o, każde inne urządzenie, czy jakieś muzyczne, to można zgasić, natomiast... O tym myślałem, że po prostu trudno osobę z gwizdkiem nazwać faszystą, na przykład, nie? Ale przepraszam, po prostu ten nie, ale spodobała mi się ta inicjatywa. Załatwimy następny raz, nie? Z pudłami przyjdziemy, nie będziemy rozdawali. Ja tam nie organizuję, ja to prędzej na taki różaniec i merytorycznie mówić. Zresztą ostatnio o tym mówiłeś, żeby właśnie tak iść bardziej w stronę takiej elegancji, takich zorganizowanych akcji i żeby mówić o merytorycznych, a nie zakaz pedałowania. Tak, bo to jest złe hasło, bo to wskazuje, tylko że... mówić, że po prostu stop homopropagandzie w szkołach, coś takiego. Tak, trzeba jakby wskazywać rodzicom, do czego to doprowadza, albo co oni chcą w tych szkołach promować, nie? Bo tu chodzi o to, żeby... Tu nie chodzi, żeby tych ideologów przekonywać, tylko takie najbardziej... jakby... największą grupę społeczną, która jest najmniej zorientowana po prostu. I im trzeba jakby wskazać tak, nie argumenty takie racjonalne, że oni będą się wczytywali w jakieś ulotki po parę stron, tylko emocjonalne, że chcą dzieci uczyć jakiejś tam masturbacji przedszkolnej, czy tego typu rzeczy i wtedy się rodzice zdenerwują, prawda, albo coś takiego. Albo nie wiem, że chcą transwestytów do przedszkola na lekcje na przykład. I jakby się rodzice o tym dowiedzieli, to byłby jakiś ruch, prawda, nie? A nie tam, że zakaz pedałowania, bo to no, ludzie pomyślą, że radykalizm, o to chodzi. Dobra, pojedziemy dalej. Po wojnie w Europie Zachodniej w ogóle zaczęła się rozwijać taka... wiele takich nurtów, powiedzmy, tych kontrkulturowych, czy też związanych z antysztuką, w sensie, no bo... powiedzmy, że sztuka ma to do siebie, że... opiera się na tym, że artysta po prostu jakąś formę długo tworzy, myśli nad tym, kombinuje, coś udoskonala, poprawia. Natomiast antysztuka jakby zanegowała ten podstawowy wyróżnik sztuki, czyli zrezygnowano z tego, że sztuka jest czymś takim zaplanowanym, powoli robionym, cyzelowanym, poprawianym jak rzeźba, że się rzeźbi długo, tylko że to ma być coś spontanicznego, zrobionego tak hura, I powiedzmy też takiego zwyczajnego, ale nie w tym sensie, że no bo były zawsze na przykład obrazy przedstawiające jakąś martwą naturę, jakieś zwykłe rzeczy na stole, ale to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby z prostych rzeczy, nie będących jakby dziełem artysty, robić jakieś właśnie dzieło sztuki. Na przykład, nie wiem, że się właśnie taki słynna rzeźba, prawda, że z sedesu się zrobiło fontanny niby, że to jest sztuka, prawda? I żeby rościć sobie prawo do tego, żeby to nazywać sztuką. Albo jak był ten artysta Pollock, który był w sumie alkoholikiem i on po pijaku po prostu wymachiwał pędzlem i wychodziły takie bohomasy, że to też jest jakby artyzm, bo to jest jakby pokaz jego ekspresji, żywotności i takiego po prostu, to się nazywa ekspresjonizm abstrakcjonistyczny, czyli po prostu w ekspresji, w uniesieniu maluje nie wiadomo co po prostu, bo nic to nie przedstawia, ale to jest sztuka, prawda? I jakby nie można powiedzieć, że nie jest to sztuka, bo spytają, a kto ma decydować, co jest sztuką, prawda? Na przykład. A tutaj trzeba wykazać, że kanon jest taki, i zawsze tak było, że sztuka to jest coś, co ma po pierwsze jakby naśladować rzeczywistość, czyli ta zasada mimesis, i jakby łączyć w sobie to piękno i dobro, jeśli nie pamiętam, jak to się nazywało po grecku. Tak, właśnie. No, dokładnie tak. A tutaj po prostu doszło do tego, że w sumie takie, no nie wiem w ogóle, jak to nazwać. Bo to antysztuka zaczęła się tak rozwijać, że właśnie, bo w sumie w ramach antysztuki powstał happening, performance, czyli po prostu, że ludzie wychodzą na ulicę i coś nagle robią i z tego wychodzi jakaś taka coś spontanicznego. Na przykład, też na przykład. Albo
Albo na przykład tak jak Cage zrobił ten występ, jak grał na fortepianie, znaczy, że nie gra na fortepianie. W sensie jest taki utwór jego, który się nazywa 4:33, że on siada przy fortepianie, otwiera i przez 4 minuty i 33 sekundy siedzi. I to tylko dźwięki nagrywane, jak publiczność się niecierpliwi, chrząka, coś zadaje pytania i jakby utworem nie jest to, że on zagrał, tylko utworem jest cisza taka, że słychać jak ludzie coś robią albo ktoś oddycha i tak dalej. Że to jest sztuka, bo to jest skupienie nie na wytworze, tylko na tym, co jest pomijane, czy na tej ciszy, prawda? Czyli w zasadzie on nic nie zrobił, a stał się sławny jakby. I to jest w ogóle po prostu takie, jakby chodzi o zaprzeczenie takim oczywistościom, prawda? Że sztuka ma być czymś, co powstaje jednak w bólach, prawda? A tutaj chodzi o to po prostu, żeby, jak to się mówi, tak słynnie, po prostu przyjść na środek i się wypróżnić spontanicznie, i żeby była z tego sztuka, prawda? A ta kadencja może. Tak, albo tak jak feministki na przykład, nie wiem, to już straszne, żeby to opisywać, ale było coś takiego, że nie wiem, jak to wyjaśnić w zasadzie, że widziałem, to było we Francji, że naga feministka jakby umieszczała farbę chyba w pochwie, jakby stawała na dwóch stołkach, rozkraczona, i jakby to spontanicznie spływało na obraz na podłodze i wychodziło, że to była sztuka jakaś taka, nie wiem jak to nazwać, nie pochwalna, tylko pochwalna, nie wiem co to jest. No nie wiem, to taka, no wiadomo o co chodzi, po prostu, że no. Dobrze, przejdźmy dalej. Po prostu wiadomo o co chodzi. Po prostu takie zanegowanie całkowicie. I też takie skupienie się na takiej brzydocie, ale nie takiej formie, jak był zawsze, była brzydota przedstawiana na obrazach, tylko takie naprawdę coś obrzydliwego, że sztuka ma już nie wzbudzać jakiejś refleksji, uniesienie, tylko po prostu, że coś jest okropnego na przykład, nie? Albo ludzkie ekstrementy na przykład postawić, że to sztuka jest, na przykład tego typu rzeczy, sedes. Tym skupu na przykład. To jest wyraz spontanicznego tam wybrzmienia właśnie. Dobrze, ale przejdźmy dalej, bo to już jest naprawdę straszne. Pojawiły się różne takie ruchy awangardowe. Na przykład w 1957 powstała międzynarodówka sytuacjonistów, którą założył Guy Debord i ten Guy Debord był w tej grupie, której wcześniej wspominałem, czyli w socjalizmie u Barbarie. On był tutaj, w tym działał i on założył tą międzynarodówkę sytuacjonistów. I ona powstała jakby z zrzeszenia międzynarodówki letrystycznej, bo w ogóle tam wszyscy mieli takie ciągoty, żeby wszystko było międzynarodowe, prawda? Żeby łączyć artystów z różnych grup. I sytuacjonistów założyli właśnie letryści, też grupa awangardowa Cobra, jeśli dobrze pamiętam, i chyba londyńskie stowarzyszenie psychogeograficzne. To są takie wszystkie takie nurty awangardowe, które zaraz będę po kolei je wyjaśniał, ale może najłatwiej letryzm. No bo letryzm jest taką pochodną dadaizmu, prawda? Bo dadaizm te wszystkie formy tradycyjne odrzucał, żeby była totalna dowolność. Natomiast letryzm to jest rodzaj poezji czy recytowanej, czy śpiewanej poezji. I to uznano, że jakby wszystkie pomysły już się skończyły, więc robienie poezji w języku jakby nie ma sensu, bo już nic nowego się nie przedstawi, więc trzeba jakby cofnąć się do takich jakby prehistorycznych odgłosów ludzkich, czy coś takiego. Ja to w sumie może włączę. Zaraz. To będzie ciekawe bardzo. Po prostu muzyka letrystowska i są nawet teledyski z tym w sumie. Zaraz. To jest najlepsze. Czy bo w letryzmie chodzi o to, że nie ma sensu już poezja ze słów, że jest jakaś wypowiedź, prawda? Tylko że są odgłosy takiego człowieka jaskiniowego i że to coś nowego przedstawia, prawda? I to wymyślił właśnie. Wymyślił taki komunista rumuński Isidore Isu i on tam współpracował z takim Lemaitre, takim francuskim też letrystą. No generalnie to takie, i tu się podobało na salonach, prawda? To jest takie pomysłowe. I tu jest przykład, co to było, prawda? I że się tym ludzie zachwycali. Sztuka.
przykładowo to takie coś było, ale też całe piosenki wychodziły, które po prostu nie mają sensu, bo nic nie znaczą. Ale całe takie teledyski po prostu wychodziły, z których można, nie wiem, że to niby coś jest... To są takie różne dźwięki. To wyszli by na bar, wyszli by na bar, niby ten dąbrzyk. Jest podejrzenie, że to jest zrobione w ten sposób właśnie, że jak tego człowiek by słuchał długo, podobnie jak techno, to by po prostu mu się w głowie przestawiło. Znaczy, że to Kolumbia, to czyli miał wydawcę takiego bardzo kasowego. Też, a tak, bo to chodzi o to, że nie wiem, powiem osobiście, że się złapałem na to, jak ja to odkryłem, to rzeczywiście miałem coś takie ciągoty, żeby tego trochę słuchać, tak, i powtarzałem sobie tak to. I naprawdę, jak ktoś by tak tego słuchał cały czas, to po prostu by się trochę w głowie zaczęło przedstawiać. Tak samo jak techno takie głośne się słucha na przykład. Po prostu... Po prostu takie walenie w głowę po prostu, aż się oszaleje po prostu. To się też bez stoledzie przez to lansują. Tak, właśnie to jest tak jak tutaj jest rozdział w książce, to jest kult niekompetencji całkowitej. Żeby po prostu takie głupie... Też, że to się ludziom podoba. Że to się ludziom podoba, prawda? To był letryzm. Sytuacjonizm to był taki ruch, który skupiał się, jak nazwa wskazuje, na sytuacji, prawda? Czyli na przykład, że wychodzą na ulicę i nagle coś robią, co ma zaburzyć jakby życie społeczne, bo sobie ludzie idą do pracy, rozmawiają, a to nagle wychodzi jakaś banda i coś nagle robi, prawda? I ludzie są zdekoncentrowani, są zdziwieni, co się dzieje, prawda? I po prostu przestają pracować, przestają się śpieszyć, tylko się zatrzymują na chwilę i patrzą jakby... Co ta grupa, o co im chodzi, prawda? A oni poruszają jakiś istotny problem, ale oczywiście w taki sposób, że to jest agitką rewolucyjno-komunistyczną, prawda? Czy flash mob, tak zwany, to też jest tego przykładem? Też, bo to też się wywodzi z tego takiego performance'u, happeningu, tego wszystkiego. I tutaj też nie jestem biegły bardzo, więc tego używam jako synonimów, ale chodzi o te takie wszystkie występy takie spontaniczne na ulicy, bo im chodziło o to, żeby toczyć wojnę komunikacyjną i kulturową z ludźmi na ulicy. W sensie, żeby zaburzać kulturę i komunikację, żeby takie nagle robić happeningi, jakieś prowokacje, nie wiem, wyjść nago nagle grupą albo tego typu rzeczy. Albo się zamknąć w klatce na przykład i pokazywać, że to tam jest męczenie zwierząt i jakby, że goły człowiek w klatce i wystawić na ulicę na przykład, żeby ludzi po prostu prowokować, prawda? Coś ostatnio takiego było chyba bodajże we Francji i tam... A we Francji było takie coś, że feministki nago przyszły i zaczęły się drzeć jak ludzie prehistoryczni. Nie wiem, czy to włączyć. Nie. Dobrze. Nie. Też takie coś jest. Krzyżcinają, na przykład w Hiszpanii jest takie, że krzyżcinają, się przykuwają tam do... Tak, chodzi po prostu o prowokację taką cały czas. Oprócz tego letryzmu i sytuacjonizmu to był jeszcze psychogeografia. Co chodziło w psychogeografii? Psychogeografia, jak nazwa wskazuje, chodziło o geografię jako miejsca pewne. I psycho, w sensie, że z psychologią to było związane. Chodziło o... To oczywiście, to w ogóle nie zostało jakby wdrożone, tylko zachowały się pewne plany czy pomysły, szkice. Po prostu oni sobie planowali przestrzeń publiczną, żeby ta przestrzeń była bez sensu. I żeby przez to jakby ludzi, nie wiem, jakby dekoncentrować, że ktoś idzie do pracy i widzi znak, że to jest jakaś ulica, idzie, a tam tej ulicy nie ma, tylko jest coś innego zupełnie. I żeby po prostu ludzi wybijać z rytmu, bo tutaj jest cały czas, bo tutaj po prostu to były niszowe pomysły, ale to wszystko zasadzało się na tym, żeby człowieka oderwać od systemu, żeby on się zainteresował tym, powiedzmy, w jakim matriksie żyje, prawda, w ten sposób. I tutaj z tego się wywodzi jeszcze urbanistyka unitarna właśnie, czyli taka, która jest bezsensowna, że się pokazuje, że po lewej jest sklep, skręca się w lewo, a tam jest ściana na przykład i nic nie ma. I żeby ludzi dekoncentrować, żeby oni nie wiedzieli, o co chodzi. To takie wszystkie takie zabawy właśnie, jakieś labirynty uliczne, tego typu rzeczy, żeby po prostu na przykład jakieś plakaty rozwieszać, żeby iść za tymi plakatami,
Bo do fajnego miejsca cię zaprowadzi, a tu się okazuje, że wracasz do punktu wyjścia na przykład. I niby w ogóle bez sensu, i straciłeś czas. Wydaje mi się, że to też może być związane z tym nurt oniryzm na przykład, jak też w lekturze na przykład Bruno Schulz, sklepy cynamonowe, coś mi się wydaje. Znaczy oni, tutaj no, trudno mi powiedzieć. Że to może też być. Znaczy, bo tutaj w sytuacjonizmie jest taka jakby teoria swobodnego dryfu, w tym sensie, żeby pozbawić przestrzeń publiczną celowości, tylko żeby człowiek tak dryfował jak kłoda na wodzie po prostu, bezsensownie, i w związku z tym, że nie ma celu, to może się poświęcić filozofiom pewnym, rozważaniom, a rozważanie prowadzi do tego, że komunizm popieramy. Surrealizm jest... Znaczy surrealizm, podobnie jak dadaizm, to był komunistyczny po prostu. Salvador Dali akurat nie, bo... Znaczy Salvador Dali, jak pochwalił Franco, to go wyrzucili z grupy. Powiedzieli, że się nie będziemy kolegowali z tobą już. To trochę... Stali, Bretoni i tak dalej, to byli komuniści, czy też trockiści nawet ściśle. Na przykład był taki niemiecki Brecht, to był od teatru. I on, tam trochę o tym czytałem, więc nie będę mówił jako autorytet, bo nie kojarzę tego jakoś bardzo, ale on tam teatr robił na takiej zasadzie, żeby maksymalnie jakby ukazać, że ten teatr jest czymś sztucznym, tak żeby ludzie nie mogli jakby poczuć się jak na sztuce, że to jest jakiś realny świat wykreowany, tylko po prostu to było tak, nie, że było widać, jak tam się ludzie przebierają na scenie, że w ogóle nie było ukrywania tego, że się zmienia dekoracja, żeby to było takie po prostu... obrzydzi, że to takie sztuczne, że to po prostu, albo na przykład, nie wiem, że aktorzy tylko czytali kwestie, ale bez wczuwania się emocjonalnie, żeby po prostu pokazać, że to jest tylko taki teatr, powiedzmy. Cały czas mamy nic nie takie z tym do czynienia tu w polskim teatrze. Przy czym dzisiaj rzecz polega na tym, że wiele osób, ogromna rzesza osób zrobiła sobie z tego sposób na życie i na za państwowe pieniądze. Problem polega na tym, że są ogromne dotacje. Tak. To, jak są ogromne dotacje, to przybywa tych krzewicieli sztuki, no bo każdy by chciał... Pojęcie awangarda już się zachwało, bo awangarda mówi, że jak sama nazwa wskazuje, że jest coś wyprzedza, coś tak. Otwiera. A teraz wszystko stało się awangardą, bo nie ma właściwie... Pojęcie awangardy straciło w tym momencie sens. Się ścigają, kto prowadzi. To jest bardziej awangardowy. No, już nie ma też tej klasyki. Jest tylko awangarda i coraz większa awangarda. Tak? Właśnie o to chodzi. Teraz może przejdziemy do tego LGBT i gender, bo to jest ciekawe. Powiedzmy, tak jak tutaj wskazałem, o ile w Ameryce były te Beat Generation hippisi, to w Europie Zachodniej był ten cały sytuacjonizm, ten socjalizm o barbarii, jakby to były te takie nurty, które jakby skupiały się na, tak jak powiedziałem, ten letryzm, czy ta poezja, antysztuka, różne takie prowokacje uliczne, tego typu, że to się tam rozwijało, ale to wszystko doprowadziło właśnie do powstania nowej lewicy, a nowa lewica to była już nie anarchistyczna, tylko skupiona na takiej, że tak powiem, po prostu, żeby to społeczeństwo rozwalić w sposób krytyczny. I co istotne, zaraz, gdzie to jest? O, pacyfizm to 69. pacyfizm, ale no nie, to powiedziałem w sumie, dobra. Festiwal Woodstock, no, Festiwal Woodstock, tak, czyli ten pierwszy w Ameryce. Żeby mieć świadomość, że to, co się dzieje w Polsce, czyli ten Woodstock, to jest inspiracja właśnie Woodstockiem amerykańskim, czyli po prostu neomarksistowską taką anarchizacją młodzieży. Że to tylko taki ma to sens, żeby po prostu zaorać tą młodzież. I teraz ważne pojęcie. Marsz przez instytucje. No bo ta nowa lewica w tym 68 roku i później próbowali jakimiś takimi właśnie blokadami ulicznymi czy zamieszkami coś wskurać, ale to niewiele dawało. Pojawił się terroryzm, czyli grupa Bader-Meinhof, Czerwone Brygady we Włoszech, Brygady Rosy i tego typu, czyli ten taki terroryzm lewicy, porywanie polityków, tak jak Aldo Moro zamordowali. Raft? Słucham? To był właśnie Rote Fraktion, tak? No właśnie. Tylko, że to tam się nie udało zbytnio, w sumie to nie miało przełożenia, ale te...
te ruchy oczywiście były finansowane przez ZSRR, przez NRD na przykład w Niemczech. No i w 1973 roku mówi się o tym, że ten nurt Nowa Lewica zanikł, no bo on był zbyt radykalny po prostu, to byli ekstremiści. I oni wygaśli i zmienili retorykę, czyli się powiedzmy przebranżowali na garnitury i tak dalej. I powiedzmy mówi się o tym, że lata 70. to jest wykwit tak zwanych nowych ruchów społecznych, czyli organizacje i stowarzyszenia LGBT, feministyczne, ekologiczne, Greenpeace'y, te wszystkie takie rzeczy. Czyli takie organizacje skupione na konkretnych problemach, czyli wszystkie te takie kampanie przeciwko homofobii, przeciwko rasizmowi, za społeczeństwem otwartym, tam przeciwko, nie wiem, wspierające prawa kobiet, prawa gejów, prawa imigrantów, prawa murzynów, wszystko po prostu takie uderzające w społeczeństwo tradycyjne. I oczywiście były problemy z rasizmem i tak dalej, tylko jakby ich recepta była do absurdu sprowadzona, prawda? Żeby nie naprawić problem, tylko rozwalić całkowicie ten system. I stwierdzono właśnie, że trzeba przyjąć taktykę marszu przez instytucje, czyli żeby nie tacy ortodoksyjni zabijacy wchodzili do instytucji, tylko oni jakby właśnie zakładali garnitury, tak powiem symbolicznie, i wchodzili do szkół, do mediów, na uniwersytety, do zakładów pracy, do policji. I zaczęli iść w górę i swoich popierać, a tych konserwatywnych właśnie jakoś tam podkopywać, żeby po prostu wejść w górę. I wynikiem tego jest to na przykład, że w mediach na samej górze właśnie prezenterami są tacy właśnie o lewicowych poglądach, bo oni w ten sposób tam właśnie doszli, prawda? Czy na przykład jest kadra uniwersytecka lewicowa w większości. W szkołach się pojawiają tacy nauczyciele, którzy deprawują młodzież całkowicie. Chodzi o to po prostu, że jakby do elit społecznych oni przeniknęli i nawet jeżeli większość społeczeństwa jest konserwatywna, to przez to, że elity zostały zawłaszczone, to te elity właśnie poprzez media, poprzez uniwersytety wpływają szeroko na mentalność tego masowego odbiorcy. I on jest bezsilny, no bo powiedzmy, że wyjdzie nie wiem, na te 250 tysięcy na Marsz Niepodległości, ale we wszystkich mediach będą mówili, że faszyści, bo oni mają media opanowane, prawda? O to chodzi. Po prostu to jest taka typowo, powiedzmy, leninowska taktyka, żeby skupiać się na tym, żeby ta kadra rewolucjonistów wiodła prym. I tutaj chodzi po prostu o to, że jeśli oni wchodzą na uniwersytet czy do mediów, to po prostu mogą kontrolować to życie społeczne, mogą narrację narzucać, propagandę po prostu taką miękką propagandę stosować, powiedzmy. I co istotne też, w ogóle tutaj nie będzie miejsca na to, żeby to opisać, a ja też nie jestem jakoś tak bardzo biegły w tym, ale po prostu jest mnóstwo też w nauce zmian. Przykład w lingwistyce, w semantyce, właśnie w językoznawstwie, w naukach społecznych wiele było takich zmian właśnie w tym kierunku marksistowskim, że tak powiem. Na przykład najsłynniejszy to jest zwrot lingwistyczny, czyli jeżeli dotychczas do lat 70. właśnie się mówiło, że jest rzeczywistość i my ją nazywamy, to teraz to się odwróciło w ten sposób, że rzeczywistość społeczna jest tylko wytworem językowym człowieka, jakby nie istnieje obiektywnie. Czy to jest jakby zaprzeczenie, że jest świat obiektywny, tylko to jest stwierdzenie, że są tylko fakty społeczne na podstawie tego, co językowo sobie ludzie uzgodnili, a tak to ta rzeczywistość nie istnieje obiektywnie. Jakby. To jest od lat 70., więc jeżeli ktoś się dziwi, to jest nie na czasie po prostu, bo to jest już po prostu to zostało już tak przyjęte na uniwersytetach. I na przykład też jest podmiana znaczenia pojęć, prawda? Bo jeżeli taki słynny przykład teraz, ostatni w sumie, najlepiej obrazuje to. Jak marsz LGBT był zakazany w Lublinie, to była nagonka, że jak tak można, że faszyzm, że brunatne bojówki tam szantażowały prezydenta Lublina. I okej. I powiedzmy, że tacy liberałowie mówili, no nie, no trzeba pozwolić na ten marsz LGBT, że każdy może. Natomiast jak pozwolili na ten marsz, no to ten marsz przeszedł. A jak Gronkiewicz-Waltz zakazała Marszu Niepodległości, to te wszystkie fanpage'y lewicowe właśnie cieszyły się, że zakazali marszu faszystów. Jak ludzie się pytali, no jak to, ale marsz LGBT przeszedł, to ten nie przejdzie? To oni mówili, że no ale dla faszystów nie ma tolerancji, prawda?
czyli też takie podejście liberalne, że jeśli my im pozwolimy, to oni nam pozwolą, jest błędne, ponieważ w ich rozumieniu tolerancja jest czymś innym, bo tradycyjnie tolerancja to jest cierpliwe znoszenie czegoś, co nam się nie podoba. Natomiast tolerancja w ich znaczeniu to jest tak jak tutaj napisane od 65 roku, jakby Herbert Marcuse napisał taki esej Tolerancja represywna i on tam stwierdził, że gdy mamy tolerancję tradycyjną, to te mniejszości mają jakieś tam te swoje poletko i tam sobie mogą robić w domu co chcą i powiedzmy, że po prostu są uśpione. A trzeba im uświadomić, jak w głębokim żyją właśnie patriarchacie, albo jest takie pojęcie wprowadzone właśnie w naukach, jak heteromatrix, czyli przeświadczenie, że heteroseksualność to jest norma. Czyli jeżeli żyjemy w heteromatrixie i idąc ulicą widzimy człowieka i jakby w samym takim założeniu, tak nawet nie myśląc, ale w domyśle uznajemy, że jest heteroseksualny, to już dyskryminujemy, bo on może być przedstawicielem tam jednej z 60 iluś płci na przykład. Chodzi, że to jest taki heteromatrix, że tak się ludziom wydaje, że jest heteroseksualny, że ja tak mogę stwierdzić, że tu większość, że tu wszyscy są tacy, a może właśnie, że nikt nie jest na przykład. Nie podejrzewam, ale chodzi o typ myślenia, że to jest takie błędne przeświadczenie, takie klapki na oczach, że niby tylko heteroseksualizm, a naprawdę to jest społeczność LGBT, QWERTY i cała ta plus i tak dalej. Pan chciał coś tak? dodać? Ja generalnie odnoszę wrażenie już od dłuższego czasu, że to te prowokacje działają tak naprawdę dwie strony. I zarówno ze środowisk prawicowych, przeważnie skrajnie prawicowych, bo prawica zazwyczaj jakoś zawsze starała się. Nie ma czegoś takiego jak skrajnie. Właśnie. Skrajna prawica to już jest wchodzenie w narrację lewicową. Nie ma skrajnej prawicy, znaczy nie ma skrajnej prawicy, bo skrajna prawica to jest domyślny nazizm, a nazizm jest skrajną lewicą, powiedzmy, a nie prawicą, więc uczulam, żeby tak nie mówić. Zresztą, gdyby już chcieć mówić o skrajnej prawicy, to rzeczywistą skrajną prawicę to są legitymiści, to są monarchiści z królem i tak dalej. To jest... Tradycjonaliści. Słucham? Tak, to nawet już oni nawet nacjonalizm odrzucają. To jest skrajna prawica, gdyby chcieć mówić zgodnie z faktografią, nie? Naród to był drażnowością dla króla bardziej. Bo skrajna prawica, jakby chcieć mówić, to byli ci, którzy się sprzeciwiali rewolucji francuskiej. Tak. No, to pan kontynuuje, bo... Znaczy, no, ja właśnie w tej chwili takie odczucie, że te prowokacje działają z dwóch stron i w zasadzie do niczego ostatecznie dobrego to nie prowadzi, bo... O ile z pewnymi osobami nie da się wyjść w dialog, tak myślę, że prowadząc merytoryczną dyskusję i punktując błędy być może w filozofii, które reprezentują środowiska lewicowe, można by dojść do czegoś ciekawego i przekonania większej ilości odbiorców, których powiedzmy orientacja polityczna nie jest jeszcze bardzo utwardzona. Tak, ja wiem, o co ci chodzi, tylko tak jak wytłumaczyłem, używanie argumentów jakby w tym systemie, który skonstruowali, sprawia, że my musimy przegrać, więc jeśli chodziłoby ci o merytoryczną dyskusję, to musiałbyś to, co ja powiedziałem, powiedzieć ludziom. Tylko, że właśnie mi chodzi o to, że generalnie między dwoma biegunami za bardzo nie ma szans na to, żeby nawiązać jakąś nić porozumienia. No nie, my walczymy o centrum cały czas. Walczymy o centrum, bo ideologów to nic nie można z nimi zrobić. Znaczy można, ale nie popieram raczej. Ja jestem zdania, że zawsze istniały pewne osoby i środowiska, które będą reprezentować coś skrajnie odmiennego od poglądów większości tylko z tego tytułu, że większość sądzi inaczej. I tam nie chodzi nawet o to, czy oni uważają, że społeczeństwo komunistyczne ma rację bytu, czy nie, a ja mi po prostu chodzi o to, żeby wyjść naprzeciw pewnej większości i w jakiś sposób. Tak, tylko że ich trzeba trzymać na uboczu, a obecnie oni weszli do elit. Próbują dążyć, ale to myślę, że jeszcze w Polsce szczególnie to się przez wiele lat jeszcze nie ma. No ale za 20 lat co będzie? No właśnie. Ja myślę, że wcześniej, nawet nie za 20 lat. Przecież nie żartujmy sobie, oni w tej chwili mają, tak. oni są w posiadaniu zasobów tak zwanych i medialnych, i finansowych, i mówienie o tym, że
bo to już trzeba na to czekać, bo to może kiedyś przyjdzie. No, oni w tej chwili dominują. No właśnie, to... my mówimy. Ale to w demokracji wysoką to... My się spotykamy w sali, tak. 30 osób, demokracji 40. System terrorem ma wysoko demokratyczny, tylko można terrorem umarć. Ale jeżeli już tak na to patrzymy, no to warto też odwołać się do Marksa tutaj. Uważam, że zwłaszcza. Prowadzeniem rewolucji skutecznej musi być okres demokracji. Tak. Demokracja jest konieczna dla demokracji burżuazyjnej, jak on nazywa, po to, żeby można przejść do następnego etapu, więc demokratyzm tutaj się wpisuje w tą scenariusz marksistowski rewolucji. Dokończę o tej tolerancji represywnej, o co chodzi, bo zacząłem wątek. Chodzi o to, że jeżeli się toleruje tych gejów, to oni tam robią sobie co chcą tam w domu i nikt im nie przeszkadza, ale trzeba im uświadomić, że są właśnie uciskani i wtedy oni organizują się w te marsze LGBT. I teraz tak, tolerancja represywna polega na tym, że nie tolerujemy prawicy, ponieważ ona nie jest tolerancyjna. W sensie tolerancja jako akceptacja, zrównanie tolerancji i akceptacji. Czyli jeżeli prawica nie akceptuje gejów, to my ich nie tolerujemy, w ogóle nie tolerujemy. Czyli w związku z tym to nie jest tak, że my pozwolimy im na marsz LGBT, a oni nam na marsz niepodległości, ponieważ my musimy im pozwolić na marsz LGBT, a oni nam mogą i chcą nie pozwolić na marsz niepodległości, bo my nie mamy mieć prawa do tego, żeby... Mają taki slogan, tak. Nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji. Tak, a my jesteśmy wrogami tolerancji, więc jakby nasza tolerancja jest ukrytą nietolerancją tak naprawdę, czyli tak jak to zostało napisane w skrócie, tolerancja dla postępowej lewicy i nietolerancja dla reakcyjnej prawicy, w skrócie. Nie ma żadnej tolerancji po prostu dla nas i tyle, więc jakby takie bawienie się wzajemności nie ma sensu, bo my im pozwolimy na marsz, a oni nam nie pozwolą po prostu, bo to do tego się sprowadza. Tutaj chodzi też o represję właśnie, żeby wyzywać od faszystów i cały czas stygmatyzować, że faszyści, naziści, homofobowie, transfobowie, mizogini, szowiniści, nacjonaliści, wszystko po prostu mówić w ten sposób. I między innymi dlatego ruch LGBT jest taki mocny, no bo też jak się, właśnie można mówić, że homofobowie, że nietolerancyjni, że mają jakieś problemy seksualne sami z sobą i dlatego tych LGBT nie chcą im pozwolić. I co ciekawe, ruch LGBT ma długą historię, no bo powstał pierwszy w 1897 roku. Komitet Humanitarno-Naukowy Magnusa Hirschfelda w Berlinie. I on stworzył w 1919 Instytut Seksuologiczny i on tam doradzał pacjentom i przeprowadzał pierwsze zmiany płci. W sensie, że ucinał to i owo i robił plastykę waginy i tego typu rzeczy. Znam odpowiedź, ale nie powiem. Twierdząca jest. Ja nie. Nieważne. Ale on tam powiedzmy, on stworzył taką teorię metatropizmu. Metatropizm to jest inaczej eonizm, a eonizm to taki seksuolog brytyjski Havelock Ellis wymyślił, a to jest inaczej po prostu transwestytyzm, czyli po prostu tendencje, żeby zazwyczaj, że mężczyzna przebiera się w kobiece ciuchy i oczywiście to wynika z tego, że jakoś tam został spaczony w dzieciństwie pewnie, jakiś problem miał tego typu po prostu. Nie wnikam, ale po prostu jakieś problemy sobie powinien iść do psychoterapeuty, czy do psychologa, czy nie wiem, w jakiś sposób sobie pomóc. A tutaj jest uznanie, że skoro on przebiera się w te damskie ciuchy, to znaczy, że jego jakby... Bo na czym polega metatropizm? To jest stwierdzenie, że płeć jest czymś zmiennym jakby, czyli tak w czasie się zmienia. Czyli jak on ubiera te ciuchy, to on na pewien czas przyjmuje tą tożsamość inną i trzeba mu pozwolić na to. I to jest taka trochę taki prekursor ideologii gender. I co ciekawe, to tylko ciekawostka, ale jak było takie słynne palenie książek nazistowskie, jak palili książki, to oni właśnie wynieśli bibliotekę Hirschfelda i palili te książki o tym LGBT, ale tylko jakby, że lewica konserwatywna lewicę progresywną zwalczała. No, nie taką konserwatywną. Znaczy taką bardziej konserwatywną. Transakcjonaliści integralnie mówili, bo się najpierw odwoływał do tych wierzeń germańskich. Tak, bo to, no że tak. Nie, to jest integralnego, że to używamy.
Znaczy tak, no powiedzmy to takie... Ani za prawicę, ani za lewicę nie uważają, bo mają elementy i tego, a się w ogóle do tradycji, nie tradycji chrześcijańskiej. No bo tak, no bo konserwatyści niemieccy to ci od starohegliści, no to byli innym nurtem, to nie ma związku z nazizmem w ogóle. Bo to byli jakby zwolennicy monarchii raczej, chyba. Nie będę się bawił w dygresję, bo nie pamiętam, nie będę głupot mówił. Ale dobra, przejdźmy dalej, do tego gender może, o co chodzi w gender. Ten Hirschfeld z wykładami jeździł po Europie, był nawet w Japonii, tam przypłynął i opowiadał o tych swoich teoriach. Był bardzo taki ceniony, rozpoznawalny. I tutaj można podejrzewać, że taki seksuolog John Money, który w Baltimore w Stanach Zjednoczonych działał, on pracował na John Hopkins University. I on między innymi zmienił naukowe pojęcia. To znaczy on wprowadził tożsamość płciową i rolę społeczną, czyli tak jakby tożsamość płciowa, czyli już pewne skierowanie na to, że może być inna tożsamość niż jest płeć, prawda? I też wprowadził parafilię, a jeśli dobrze pamiętam, para z łaciny to jest inaczej po prostu, w inny sposób, czyli już nie jest perwersja, tylko jest kochanie w inny sposób, parafilia. I też zamiast preferencji seksualnej, czyli że ktoś preferuje inaczej, to jest orientacja seksualna. Czyli jeżeli jest orientacja heteroseksualna i jest homoseksualna, to obie są orientacją, czyli są na równi, innymi słowy. To jest takie trochę jakby takie delikatne, tak, delikatne takie... Przykład to tak jakby powiedzieć, że kanibal jest super orientacja kulinarna. O tym nie słyszałem akurat. No kiedyś na Facebooku użyłem taki kontrargument. Gdzieś w internecie było wyrzenie zaraz, że... No tak. I on tam założył taką placówkę Gender Identity Clinic, gdzie jakby zaczął wykonywać operacje zmiany płci. I jest taki słynny przypadek Davida Reimera. Czy kojarzy ktoś to? David Reimer? Nie kojarzy przypadku, to opowiem, co chodzi. Chodzi o to, że rodzice zgłosili się z synem, który w czasie operacji stulejki tam jego przyrodzenie zostało uszkodzone. No i oczywiście, żeby pomóc, no to wszystko ucięli i zrobili operację, że on się stał Brandą, prawda? I zaczął być jakby wychowywany jako Brenda. I to był taki pierwszy eksperyment słynny z tym, czy jeżeli w okresie dzieciństwa, takim wczesnym, się zmieni, powiedzmy, nie wiem, no, jakieś narządy płciowe i tak dalej, i się zacznie wychowywać jako dziewczynkę psychicznie, i jakby to dziecko będzie myślało, że jest dziewczynką, to czy będzie mogło nią zostać, jakby, prawda? I Mani jakby ogłosił sukces, no bo tam powiedzmy, nie wiem, do okresu dojrzewania powiedzmy, że tak uznawał, że jest dziewczynką, prawda? Ale jak się pojawił okres dojrzewania, to oczywiście coś zaczęło się nie zgadzać ze sobą. Tylko to już było po ogłoszeniu sukcesu. No i rodzice musieli mu wyjawić, że jest chłopcem jednak. I on, ten David, postanowił wrócić, znaczy w cudzysłowie wrócić do swojej płci. Ożenił się, adoptował dzieci i wystąpił w telewizji i opowiedział o tym, jak został właśnie okaleczony, no bo w depresję wpadł i tak dalej. Tylko że w 2004 roku popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę, bo po prostu nie dał rady. No i co istotne, on miał brata bliźniaka, który był wychowywany normalnie jako chłopiec. I on też miał jakieś problemy właśnie z schizofrenią, leki brał. To pewnie dlatego, że oni wyglądali tak samo chyba. Ja nie wiem, czy oni byli jednojajowi, czy nie, ale wyglądali bardzo podobnie. I on jakby widząc problemy psychiczne u swojego brata, zwłaszcza z tą zmianą płci i tak dalej, to jemu też to się jakoś udzieliło. No ale chodzi o to, że sukces był nagłośniony zanim te problemy u niego wystąpiły, no bo w okresie dzieciństwa, no to jednak te zmiany, znaczy różnice płciowe tak bardzo nie były zarysowane i też nie wpływały na to, zwłaszcza w kontekście dojrzewania i wtedy jak już hormony buzują i tak dalej. Ale co istotne, gender mainstreaming jako ideologia gender, ona została przyjęta przez kraje wspólnoty europejskiej w 1997 roku, prawda? Traktat amsterdamski to wymógł. Natomiast ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych, w 1995 to przyjęła. Czyli to już jest dawno, dawno przyjęte jako oficjalna ideologia, jako polityczna ideologia. I co istotne, Mani otrzymał w 2002 roku medal imienia Magnusa Hirschfelda, czyli tego, który w Niemczech zaczynał. Jakby jego imienia dostał medal od najbardziej cenionego stowarzyszenia seksuologicznego w Europie, German Society for Social Science and Sexuality Research.
I co istotne, ta organizacja daje jakby medale za jakby dwie kategorie. Odkrycia seksuologii i reformy seksuologii. I one są za reformy. I to jest najlepsze, że jakby że on coś zreformował w czymś, co już istnieje od dawna jakby. Że tak można, to takie podejście. I co istotne teraz tak, powiem od siebie, bo tutaj to nie jest napisane, ale też o tym się dowiedziałem niedawno w sumie. No bo jakby z angielskiego seks, czyli płeć biologiczna, to po prostu chodzi o płeć biologiczną, czyli chromosomy, komórka jajowa, plemniki i tego typu rzeczy, biologicznie po prostu. Natomiast gender jako pojęcie to odnosi się do płci kulturowej, czyli po prostu do tego, jak społecznie jest płeć postrzegana. I teraz istotne jest używanie właściwego pojęcia, no bo też o tym nie wiedziałem, ale na przykład z czym się kojarzy słowo genderyzm? Że co to jest genderyzm? Jakiś przykład. Ale właśnie, jakbyś określił, co to jest genderyzm? Ideologia. Ale co zakłada na przykład? To równość taką w kwestii takich obyczajowych, że facet może kupić sobie płyty do włosów kobiecy. A czyli, bo właściwie teraz problem polega na tym, że tak, genderyzm, co najlepsze, genderyzm jest zarzutem, podobnie jak homofobia, bo genderyzm to jest uznanie, że istnieją dwie płcie kulturowe, w sensie, że jest płeć kulturowa męska, która jest związana z płcią biologiczną męską i kulturowa damska, która z tym. I to jest genderyzm i to jest zarzut. A właściwy powinien być transgenderyzm. I teraz ja nie wiem, co to jest z łaciny trans, ale to chyba coś z tym przechodzeniem, z ewolucją, tak? Przechodzeniem, z ewolucją. Czyli, że można zmieniać te płeci. To jest transgenderyzm. Czyli, że płci można zmieniać i ich jest tam nieskończona ilość. Ale transgenderyzm to on kiedyś był modny. Teraz jest takie sławne znowu postgenderyzm. Czyli jak mówi, że coś już jest po czymś jakby, tak? I postgenderyzm to jest już taka finalna wizja gender, tej ideologii, ale już też promowana od dłuższego czasu. Ona się łączy często z transhumanizmem, czy jakimś posthumanizmem. Chodzi o to, że bo ile transgendery zakłada, żeby było ileś tam płci sobie wybierać, to postgendery zakłada, że trzeba zlikwidować zupełnie tożsamość płciową i pojęcie płci, żeby nie było mężczyzn i kobiet, tylko po prostu był człowiek. I to się często łączy z transhumanizmem, czyli żeby robić taką robotykę, takie cyborgi bezpłciowe, żeby wychodziły. Ale to jest w Wikipedii normalnie opisane i są publikacje naukowe na ten temat, tylko my żyjemy w takim zaścianku mentalnym w tej Polsce i nie jesteśmy na czasie. Ale to tak, powiedzmy, w takich naukowych gremiach to jest rozpatrywane. To zauważysz, to w kulturze anglosaskiej się rozpatrzyło, tak. Głównie, bo język też jest przyjęty. W polskim języku, rosyjskim czy w niemieckim to jest odpowiednik na przykład zawodu, że sugeruje też na płecie, kto wykonuje, a u nich to jest jeden, jest zabójca, kierowca i tak dalej. Ale też w polsku jest płeć to płeć, a po angielsku mają seks, gender i tak dalej. Zabójca, zabójczyni, w niemieckim też są dwa słowa, w zależności od płci, u nich jest jeden, killer, driver i tak. Chodzi o to, że tylko jakby o co chodzi w ideologii gender? Tutaj znowu nie chodzi o to, żeby dzieciom zrobić nie po kolei w głowie i się cieszyć, że mają nie po kolei w głowie, tylko żeby one miały nie po kolei w głowie i w związku z tym nie mogły się uczyć, nie mogły pracować i jakby i poziom inteligencji im upadł i po prostu żeby miały choroby psychiczne i w związku z tym znowu to ten system nie może funkcjonować. A jeśli ludzie nie mogą pracować na siebie i zarabiać, no to musi to państwo wkraczać, prawda? I tam zasiłki, coraz wyższe podatki i po prostu ci na górze będą zarabiać pieniądze, znaczy kraść po prostu, grabić dalej ludzi. Chodzi o to, żeby w społeczeństwie były same kaleki po prostu, kalecy ludzie, którzy sobie nie mogą poradzić i w związku z tym państwo staje się takie po prostu wszechwładne. No i ci ludzie na górze po prostu mają po prostu swój ogródek i robią co chcą po prostu. Powiedzmy, uprawiają nas jak chcą, że tak powiem, zaorywają w ten sposób. Gender jest właśnie po to i nie chodzi nam, i właśnie w Polsce to jeszcze jest tak właśnie konserwatywnie z tym, no bo się tam na razie próbuje przemóc to, żeby Bęgowski był Grodzką albo odwrotnie. Natomiast właściwie tak finalnie to chodzi o to, że jak się zlikwiduje wszystkie płci, to mężczyzna nie będzie tej kobiety
tłamsił, no bo nie będzie mężczyzny i kobiety, tylko będą dwa człowieki po prostu. I one nie będą się jakby nie będą się mogły jakby... Nie będzie iskrzyć między nimi. Znaczy nie będzie jakby, nie będzie można, nie wiem, to wyjaśnić właściwie nawet. Nie będzie można się, tego zaklasyfikować. Znaczy nikt nie będzie mógł nikogo jakby stłamsić. Nie będzie króla poddanego, nie będzie kobiety, mężczyzny, tylko będzie po prostu człowiek. I... Nie wiem, jak to było wyjaśnić, to jest chore po prostu. Nie będzie matki, nie będzie ojca, tylko będą... No... Tak, nie będzie problemu, jaki jest podział obowiązku, bo po prostu... Będzie rodzic. Bo tak jak teraz ci mówi, że jest rodzic, się wpisuje na przykład, nie? No, było coś takiego na zachodzie. No, że jest rodzic, a nie matka ojciec, tylko rodzic. Rodzic albo rodzic. Ale też jest dyskryminacja, bo ja ten wyłączę. Ale teraz, ale w ogóle... Ostatnio w TVN, w Dzień Dobry TVN, był... Maciej, który jakby... Nie wiem, jak to w ogóle wyjaśnić. Może tak, że był chłopak z dziewczyną, i ona zaszła w ciążę, ale jemu, jak ona już zaszła w ciążę i była w ciąży, to jemu się odmieniło, że jest kobietą i stał się kobietą i teraz jakby one są jakby matkami, czy jakby on i ona są jakby matką tego dziecka, które się narodzi i teraz forsują w polskim prawie, żeby wpisać przy urodzeniu dwie matki jakby. Tylko, że on jest jakby mężczyzną, ale on uznaje, że jest kobietą. I teraz się forsuje te dwie matki. I jest problem, bo na Polskę są naciski, że ona nie chce tych dwóch matek wpisać. Ale takie są problemy realne, prawda? Słucham? Wiesz, problemy prawne. No a teraz są takie problemy i są naciski po prostu. Lobbowanie jest po prostu, żeby wprowadzić te dwie matki, dwóch ojców. No bo w sumie jeżeli będą związki homoseksualne i adopcja dzieci, no to będzie można dwóch ojców, dwie matki. I wtedy będzie można te płci zmieniać i w ogóle... I tu w ogóle nie chodzi o to, żeby ludziom było łatwiej albo coś, tylko chodzi o to, żeby po prostu po pierwsze, żeby ludziom zamącić w głowie, a po drugie, żebyśmy my o tym dyskutowali i tracili czas na takie pierdoły, zamiast zajmować się tym, że okradają nas cały czas na przykład. Tematy zastępcze. No takie tematy zastępcze, albo właśnie żeby się, albo nie wiem, albo żeby się, albo żeby ludzie się kłócili na przykład do tego, do Grodzkiej, że ty jesteś bęgowski, a on, że nieprawda. I się kłócić będą, prawda? Te emocje też. Tak. Tak, to właśnie. I powiesz, że to jest mężczyzna, to ci powiedzą, że masz problem z tym znowu i że ty jesteś faszystą. I znowu się znowu nie można, no. Ale to tak mówią, cała elektrotechnika może być faszystą, żeby nie można było zdefiniować prawdy. To jest też poziom zakładu dla obłąkanych. Natomiast mówiąc, nie wiem, czy pan wie, że jedno z członów późniejszej frakcji Czerwonych Armii był tak zwany kolektyw pacjentów. To nie kojarzę. Grupa, kojarzy pan? Nie, nie kojarzę. Kojarzę tylko antypsychiatrię. Ale to kolektyw pacjentów to podobne, tak? Stworzył taki właśnie psychiatra, lekarz chyba, stworzył swoich pacjentów w szpitalu wojskowym. I oni tworzyli komórkę później terrorystyczną. Ja mam na ten temat książkę, także jeszcze tak? Polecam, tylko nie pamiętam autora. Ale jak się spotkamy, to pokażę. I to udało się? Tak. No to weź powiedz o tym, bo ja nie wiem. Tutaj pokazuję Kubie informację od Ordo Iuris, że polski sąd kazał wpisać matkę jako ojca w akcie urodzenia. Także w Polsce to już się dzieje. Jest sprzeciw Ordo Iuris, tak? Że... Tak, tak. No i oni na nich mówią, że faszyści, homofobowie i tak. No oczywiście, no tam... No tak. Aż od tego wszystkiego straciłem wątek. O czym mówiliśmy? O genderyzmie. A, znaczy tak, ale ostatnia ta fala, co ja mówiłem. Że nie będzie roli, nie będzie ról, nie będzie klasyfikacji. Tak, że po prostu będzie taki egalitaryzm całkowity, że wszyscy są już równi, prawda? I tak samo multikulturalizm też jest po to, multikulturalizm nie jest po to, żeby tym murzynom było lepiej. Tylko chodzi o to, że jeśli nam się coś nie podoba, to żeby nas pałować jako nietolerancyjnych, prawda? I żeby weszli nam na głowę po prostu. I zaraz, co tu jeszcze jest? No po prostu to polega na tym, żeby po prostu ludziom robić wodę z mózgu i takie też problemy zastępcze tworzyć. Takie problemy też nie do rozwiązania, prawda? Bo jak ten problem rozwiązać w zasadzie? Jak oni się upierają, że jest tak, a nie inaczej. I argumenty racjonalne nie trafiają do nich, prawda? Bo oni myślą ideologicznie. Tak parareligijnie wręcz. A tak, miałem o antypsychiatrii powiedzieć.
Antypsychiatria to był taki nurt też lata 60. On był związany z wykreśleniem homoseksualizmu z listy chorób. Antypsychiatria to był przez psychiatrów jakby rozpoczęty nurt, że popularnie leczone choroby nie są chorobami, tylko jakby społeczeństwo w swojej większości uznaje, że odstępstwa od normy są chorobą, a tak naprawdę ci ludzie nie są chorzy, tylko oni na swój sposób coś widzą. Więc jakby ci z schizofrenią nie są chorzy, tylko oni są jakby inaczej świat postrzegają, tak jak daltoniści. Więc nie można ich leczyć na siłę, prawda? Właśnie o tym... No to tego typu. I antypsychiatria właśnie, i oni wykreślili te wszystkie homoseksualizmy i transgenderyzmy i to wszystko wykreślili. I tylko tam teraz będzie tak, żeby tam faszystów wpisać jako chorobę i żeby nas w kaftan, no, a nie ich właśnie, i o to chodzi. Schizofrenia schizofreników i innych tam psychopatów, a normalnych ludzi... No, ale powiem, że już jest określenie na to, na nas. Schizofrenia bezobjawowa przecież też przecież jest to wpisane. Ale jest już określenie w Wikipedii. No bo osobowość autorytarna czym jest? Osobowość autorytarna w Wikipedii to jest konkretna jednostka już. To jest, znaczy to nie jest jakby przyjęte oficjalnie, ale już jest jakby przygotowane. To jest sadomasochistyczne zaburzenie osobowości. Sadomasochistyczne zaburzenie osobowości, w skrócie, że to są ludzie, którzy... Bo, czemu sadomasochizm? Bo to chodzi o to, że jak jest ktoś silniejszy, to się podporządkowuje, a jak ktoś jest słabszy, to go dręczy, prawda? Czyli jakby taki faszysta typowy, jak ktoś jest silniejszy, to się mu podporządkowuje, ale jak są geje, to ich idzie bić, prawda? To jest sadomasochizm, bo jakby lubi innych dręczyć, ale też lubi jakby się podporządkować komuś silniejszemu na przykład. I by to jest jednostka chorobowa, chcą, żeby to była jednostka chorobowa, sadomasochistyczne zaburzenie osobowości, czyli autorytarne zaburzenie osobowości. I chodzi o to, żeby za 50 lat, czy nawet wcześniej, nie wiem, optymistycznie mówiąc, żeby takich właśnie faszystów w kaftan, a te grodzkie właśnie do Sejmu, nie? O to chodzi. Jest coś takiego we Francji, gdzie próbowano zamknąć w psychiatryku Le Pen, tak? A wcześniej znamy to przecież z Związku Sowieckiego. Tak, tam. Ludzi wierzący zamykano na przykład w psychiatrykach pod pretekstem schizofrenii bezobjawowej. Zresztą no, już mało to o tym jest. Ja film Lot nad kukułczym gniazdem, książka, co prawda to się dzieje w Ameryce, ale tak naprawdę to autor miał na myśli to praktyki sowieckie, gdzie jeszcze tak to było odczytywane, gdy ten film u nas za komuny wszedł na ekrany, a książka jest jeszcze lepsza. Tylko to jest duże, trzeba rozróżnienie zrobić, bo powiedzmy, że w ZSRR jakby zamykano tych ludzi w psychiatrykach, ale większość społeczeństwa była przeciwna temu. Powiedzmy, wiedziała, że żyje w terrorze, a tutaj się robi tak, żeby większość społeczeństwa uznała, że to dobrze, że nas się zamknie. No, czyli dlatego w Francji jest dużo bardziej niebezpiecznie. Nie, w Związku Radzieckim wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że żyją. Oni do tej pory na przykład... Znaczy chodzi o to, że jakby większość ludzi, znaczy no, wydaje mi się, że jakaś... Że... Nie chcą wierzyć na przykład, że w Polsce jest lepiej niż w Rosji. Znaczy mi chodzi o to, że jednak powiedzmy, że przeciętny człowiek raczej nie uznawał, że jest w raju, tylko raczej wiedział, że jest jednak... Opresjonowany. No tak, o to chodzi. A tutaj chodzi o to, żeby człowiek przeciętny nie czuł się represjonowany. Albo inaczej, za komuny w Polsce. No większość ludzi wiedziała, że jest... W Polsce tak, ale... A tutaj chodzi o to, żeby zrobić tak, żeby oni się czuli, że jest lepiej. I żeby nas zamknąć w ten sposób. No w Polsce ludzie wiedzieli. Tak, to może zły przykład podałem, ale chodzi też, że tak w ten sposób właśnie. Żeby ludzie sami tego chcieli. I ja teraz powiem może jeszcze... A to jest jeszcze tutaj pan. Proszę. Ja generalnie odnoszę wrażenie, że właśnie ta ideologia gender, która... oficjalnie narodziła się z pewnej ciekawości badawczej na temat korelacji między rolą społeczną mężczyzny i kobiety, a płcią fizjologiczną. Tak. I co? Właśnie w pewien sposób wyewoluowała z antypsychiatrii i tego przeświadczenia, że przy użyciu środków farmakologicznych ludzie są tłamszenie, co jest do pewnego stopnia w dawnych czasach było faktem, bo rzeczywiście leki psychotropowe starej generacji w oparciu o barbiturany
Ja się nie znam. Nie wierzę na słowo. Wpływ na ludzi, że działają w zasadzie jak farmakologiczna lobotomia i odcinały pewne połączenia, które wcześniej zostały, czy to w sposób, znaczy wynikający z pewnej patologii, czy po prostu naturalnie zostały w mózgu. I z tego też względu ja odczuwam, że właśnie w tym momencie takie ekstrema głównie społeczne zaczynają być przyjmowane jako norma i to z tego wynika ta popularność aktualnie tej ideologii gender i tego, że nawet nie tyle ci ludzie dążą do emancypacji, tylko po prostu pewnym grupom interesu się to w tej chwili bardzo opłaca, żeby stworzyć właśnie takie przeświadczenie u ludzi, jakoby żyli wszyscy w Matrixie, że tak powiem, pod wpływem jakichś substancji. Nie wiem, znaczy pewnie też tutaj jest taka typowa praktyka, że o tym roku 84 Orwella się mówi powszechnie, ale na przykład Huxleya Nowy Wspaniały Świat jest mniej rozpoznawalny. A Nowy Wspaniały Świat, ktoś czytał? Tak, sam. Jak tam sam. Nowy Wspaniały Świat to nie był taki zamordyzm, totalitaryzm z policją, tylko to był taki świat, który... Wszystko miało swój porządek w tym sensie, że była ta kasta robotników, którzy szli do roboty, oni nie mieli dużych aspiracji, mieli niski poziom inteligencji i byli ci zarządzający, prawda? Po prostu leciała propaganda z telebimów i tak dalej, ale chodzi o to, że tam każdy obywatel miał przy sobie tabletki Soma tak zwane i to były takie tabletki, które się brało, jak się pojawiały myśli w głowie niebezpieczne. Czyli powiedzmy takie, tego typu, że coś tu jest chyba nie tak jedne, takie reakcyjne myśli. Wtedy się brało tabletki Soma, taki narkotyk i już przechodziło, prawda? I bym się nie zdziwił, jakby były takie tabletki na uspokojenie takie faszystowskie, żeby nie pojawiały się myśli takie zbrodnicze wręcz. Chodzi o to, że w tamtej koncepcji nie było zamordyzmu, tylko po prostu było sprawienie, że tak jakby, nie wiem, jakby zrobić ze świata taki wielki szpital psychiatryczny, że ludzie tam po prostu chodzą obłąkani, nic nie rozumieją, a ci lekarze, marksiści po prostu ich tam robią z nimi co chcą i okradają, grabią cały czas. A teraz też już to się powoli robi, na przykład ludzie biorą dużo takich tabletek uspokajających. Tak, też. Żeby to po prostu, jeżeli się pojawiają, jeżeli coś zrobiłem źle, pojawiają się wyrzuty sumienia, to zamiast się nad tym zastanowić, dlaczego one są, to po prostu biorą tabletki, żeby się dobrze poczuć, żeby nie mieć depresji, to już właśnie się robi takie lighting w wersji. Tylko, że jak się taki przykład poda z kontekstu wyjęty, to powiedzą, że teoria spiskowa, że jak to, że leki są po to, żeby ludzi otumaniać, prawda? Tylko, że jak to się włoży w szerszy kontekst całej tej naszej rozmowy, to ma sens z tymi tabletkami, prawda? Tylko jak się o tych tabletkach tak powie po prostu z miejsca, prawda? Bez kontekstu, no to przeciętny człowiek uzna, że to jakaś teoria spiskowa jest, prawda? A czy to pan może Lema? Tam w powieściach Lema tak też... On opisuje chyba, nie wiem, czy w Głosie Pana, czy w jakiejś innej noweli, tak zwane maskony. Takie substancje, gdzie się po prostu człowieka popryskało i on po prostu miał, jak na przykład jakiegoś tam, nie wiem, jadł jakieś takie najgorsze ochłapy, a zdawało mu się, że je jakiegoś po prostu bażanta. A, w ten sposób. No to takie psychodeliczne... Ciekawe to bardzo jest. Taki ktoś może po prostu dopiero czegoś dojść, że mógł po prostu poszczególne obszary mózgu wyłączać, a poszczególne włączać. Bo na przykład bardzo taki prozaiczny przykład, bo na przykład narkotyki i tak dalej, to promocja marihuany i tego wszystkiego to nie jest jakby ze środowisk liberalnych, które teraz to popierają, tylko to wyszło od lewicy tej po to, żeby właśnie młodzież się zajęła jaraniem jakichś blantów i tak dalej i żeby po prostu im się w głowie gorzej zrobiło od tego i jakby popieranie tej narkotyzacji i właśnie uprawiania marihuany i zażywania tego wśród młodzieży zwłaszcza, żeby to zalegalizować, sadzić, zalegalizować i tak dalej, to jest właśnie tylko po to, żeby młodzież coraz bardziej jakby, bo są badania na ten temat, prawda, że to zwłaszcza w okresie dojrzewania i tego okresu nauki, to bardzo źle wpływa na mózg i na funkcjonowanie, na koncentrację i pamięć. To głównie chodzi o to, żeby
żeby młodzież to zażywała i przez to miała gorsze wyniki w nauce, tak w skrócie mówiąc. To wszystko chodzi o to po prostu, żeby ludzi okaleczyć, żeby nie mogli funkcjonować i żeby byli i żeby po prostu ludzie w ten sposób zaczęli popierać te partie typu Razem, no bo w sumie co oni mogą innego zrobić? Mogą tylko to popierać, żeby im kasę dawać, żeby był dochód, o, żeby był dochód podstawowy 1000 zł, albo 2000 za nic po prostu, że jesteś, istniejesz i dostajesz po prostu 2000 zł na przykład. Ale żeby te 2000 były, żeby rozdać, no to... Panie Michale, będzie, łopatą, łopatą będziesz ty. No, no, w obozie. W obozie faszystowskim w ramach reedukacji będziesz łopatą tam przysuwał po prostu. Dokładnie. I to się tak skończy. Tak? Proszę. Najistotniejsze twierdzenia Marksa dotyczą materializmu, idealizmu, prawa, no i historii, bo te prawa ekonomiczne, tam jakieś biologiczne, nawet fizyczne czy termodynamiczne, to taka fasada tego marksizmu. A najistotniejsza aksjoma to jest taki, że jedynym pojęciem, które umożliwia naukowe podejście do życia, to jest pojęcie pasożytnictwa. Mhm. Czyli na słońcu pasożytują rośliny, na roślinach roślinożercy, na roślinożercach mięsożercy, a człowiek świnia na wszystkim, kasa na klasie, masa na masie, tam kasa na kasie i tak dalej. No, nie doszedł do tego, że na przykład samolot pasożytuje na spalinach, które lecą na zasadzie odrzutu w drugą stronę. Ale pewnie by doszedł, gdyby te samoloty były popularniejsze wtedy, kiedy on te sprawy układał. Ale dlatego właśnie wszystko, co złe, można etykietować, czy to przez tych, którzy to złe wprowadzają, czy przez tych, którzy rozpatrują, jako wpływ marksizmu, bo na przykład trudno powiedzieć, że taki Indianin, który kiedy rodzi jego żona, dostaje bólów porodowych, to jest pod wpływem marksizmu i takiego genderyzmu. Albo na przykład czy ksiądz uprawiający marihuanę jest marksistą. Bo były takie przypadki nawet w Polsce. No tak, tylko to tak. Czyli trudno. To pojęcie pasożytnictwa jest tak elastyczne. Według Marksa nie ma niepasożytów, czyli jeśli ktoś jest idealistą i nie jest materialistą, to może narobić zła, tak jak na przykład nie, czy fekalia w beczce konfitur, albo Chrystus w ogóle w świecie tym starożytnym. Tyle może zamieszania wprowadzić jeden idealista, dlatego nie wolno być idealistą. Ja się tego dowiedziałem, kiedy zastąpiono takiego nauczyciela historii, w technikum zresztą, starym jakimś komunistą polskim jeszcze przedwojennym, który te czystki jakoś przeżył. No i obok mnie siedział kolega, którego ojciec miał sklep. Jak ktoś tam benzyniarski czy inny, to i nieduży, bo do PRL-u nie wolno było mieć duży. No i ten wstał i pyta się, a dlaczego koniecznie trzeba być materialistą, jeśli ktoś się przyzwyczaił, że chodzi do kościoła, jest socjalistą, uczciwym i tak dalej. Jak to mówił, to widziałem, że prawie zaczął płakać ze strachu, bo my byliśmy dziećmi wtedy. No, a ten tak myślał. Mówi, Marx przekonał cały świat naukowy, intelektualny, że istotą życia jest pasożytnictwo. Czyli ten tygrys też pasożytuje na tym jeleniu, którego złapie i zjada. I ten klasa na klasie. Burżuazja pasożytowała na robotnikach, tam jacyś faszyści na innych. A potrzebna jest partia komunistyczna według tej nauki Marksa, czyli taka nowa elita, która doprowadzi do samorozwiązania wtedy, kiedy wszyscy dojdą do jej poziomu tego, w tym naukowym materializmie. No i tak się właśnie w Polsce stało.
kiedy przestały istnieć według tych komunistów klasy, chociaż Polska była bardzo szczególnym krajem marksistowskim, jeśli to tak w ogóle można takie kraje uważać, że były kiedyś, bo na przykład były kibuce w Izraelu w okresie lat 40. i to jest opisane, udokumentowane nawet fotograficznie, tak. Gdzie rodzące się dziecko było zabierane, wychowywane przez kibuc, czyli jakiegoś tam nauczyciela, nie miało wpisane w dokumentach, kto jest ojcem, a kto matką, tylko dziecko kibuca. I to było już od czasu starożytności, takie próby tam, czy wsparcie, czy gdzie indziej. I do tego się wstydzą Żydzi, jak im to powiedzieć, to zresztą nie ma kto tego powiedzieć, bo przecież premier Morawiecki, jak go spytał ten dziennikarz żydowski, dlaczego matka się, jak mu powiedział, że matka się wstydziła mówić po polsku, mimo że była dobrą polonistką, to nie powiedział mu, że w Izraelu eliminowano wszystkie języki, a szczególnie polski i jidysz, bo pierwsi koloniści to byli z Polski, a następni to byli z ZSRR przez PRL. Można uważać, że PRL istniał w tym celu, żeby właśnie ta alija szła do Izraela przez bronowane granice. To samo jest z homoseksualistami. Jedyny, który według Bartoszewskiego przeprosił swoje ofiary zbrodniarz hitlerowski, to był Hans Frank, gubernator generalny, generalny gubernii. On przeprosił, ale dosłownie, swój naród żydowski za nadmierne i zbędne cierpienie. Czyli wśród tych większości homoseksualistów, bo to kiedyś homoseksualistów nazywany był w Polsce miłością niemiecką. Ja chodziłem do łaźni tu Łabęckiego, wszyscy tam na Golasa były dni męskie i kobiece. To naturalnie ja to kobiece, tam z kobietami się nie kąpałem, ale z mężczyznami. Homoseksualiści byli, ale oni się wstydzili. W PRL. Czyli nauka Marksa jakoś ich tam wcale nie podniecała, ani tam inni marksiści. Bardziej na owe czasy nowocześni. Dopiero później, w latach, już jak likwidowano tego Adamskiego, i to tutaj raczej w Lubinie mniej, bo jak pojechałem tam do Warszawy czy Wrocławia, to tam ci homoseksualiści już mieli prawie swoje łaźnie, gdzie strach było nie być homoseksualistą, nie dlatego, że dajmy na to tam pedałowali, tylko że w ogóle trzeba było ich to, no bo to po sposobie zachowania można takiego poznać, nawet jak udaje, że nie jest homoseksualistą. I dajmy na to ten Holokaust, to był zadecydowany w Ameryce. Pierwszy Holokaust, to zatwierdzony do realizacji przez Hitlera, to miał polegać na tym, że między Wisłą a Bugiem zostanie utworzony rezerwat żydowski. Wszyscy, czyli 3 miliony ludzi, a wtedy nie było jeszcze Związku Sowieckiego, tego ostra, nie było gdzie przesiedlić tych 3 milionów. Ale Żydów już sprowadzano masowo do Lubelszczyzny. Powstał obóz w Bełstwie, jeszcze nie z komorami gazowymi, ale taki, gdzie zgodnie z wypowiedziami zanotowanymi. Lublina miał powstać tak zwany żydowski. Mieli być ulegać zagładzie kierowanej przez własnych funkcyjnych w warunkach odżywiania wyłącznie warzywami przy ciężkich pracach fortyfikacyjnych i drogowych i budowlanych. Wehrmacht nie był zainteresowany pracami fortyfikacyjnymi, budowlanych tu nie zaczęli, bo to i w ciągu 2 czy 3 miesięcy Hitler zrezygnował z tego planu, nie zaczęto wysiedlać. Ale już w Zamościu na przykład i w radiu tym gubernianym ogłoszono, że mają być wszyscy wysiedleni, nie wyłączając Niemców, którzy tam byli osiedleni przed I wojną światową, przez cały. Czyli cały ten Holokaust to był
zadecydowany w Wannesce jako akcja Reichardt, nie mówiąc o tym, przez niemieckich homoseksualistów zaszczyt nazwiskimi korzeniami, no bo ten Hans Frank stwierdził na procesie w Norymberdze, że on jest Żydem. Jego syn powiedział, że on był homoseksualistą. W obozowych burdelach w Oświęcimiu, w Lublinie to troszkę inaczej było, tam na Majdanku to były kobiety, te zajmujące się prostytucją i tam swobodny dostęp mieli ci SS-mani, lepszy dostęp kucyni, albo jacyś tam więźniowie zasłużeni. Proszę pana, bo właśnie to bardzo, bardzo ciekawe to co pan mówi, ale musimy tutaj kontynuować wykład. Konkluzję. Żydowskim prostytucie homoseksualnym SS-mańskim, który przeżył w Oświęcimiu. Inni nie przeżyli, ale ten przeżył. Pojechał do Izraela, nakręcono film o żydowskiej konspiracji w Oświęcimiu. W Oświęcimiu to był właśnie obóz koncentracyjny i pracy, a Birkenau Brzeźnika to był obóz podobny do tych akcji Reichardt, Treblinka, Wężec czy Sobibór. I to, co w Lublinie się działo i w czasie wyzwalania w 1944 roku, i w czasie tego Holokaustu, ta konkurencja między Żonocznikiem a Hansem Frankiem, to świadczy o tym, że inicjatorzy Holokaustu nie mieli zamiaru wytępić całej populacji żydowskiej, tylko prawdopodobnie liczyli na zwycięstwo Blitzkriegu generała Rommla, że wyślą tam pod dowództwem tych Sonderkommand i funkcyjnych zasłużonych dla SS i Gestapo do Izraela tą resztę, żeby byli, tak jak powiedział to Hans Frank i Reichardt, od którego nazwy nazwano tę akcję Reichardt, żeby zostali tylko zdolni do odnowy żydostwa, albo najlepszy element zdolny do walki o byt. No tak, czy tylko... Nie miał na celu zagłady tych parunastu, jak oceniali hitlerowcy, milionów aszkenazyjskiej ludności, tylko na wyeliminowanie większości i wyselekcjonowanie tych zdolnych do odnowy żydostwa. Tak, tylko... Pan będzie wykład robił tyle czasu, wtedy do końca. Czyli ja tylko powiem, że wiem, o co panu chodzi w tym toku, bo zdaję sobie sprawę, jak grupy sojonistyczne przed wybuchem II wojny światowej pracowały z NSDAP, jeżeli chodzi o wyprawy, powiedzmy, kolonialne w Izraelu i tak dalej. To były te grupy współpracujące oczywiście, no bo ileś tam kilkadziesiąt tysięcy chyba właśnie pionierów do Izraela to było wyszkolonych w Niemczech nazistowskich, ale to się nie mówi, ale to nie jest, to nie, dobra. To już w ogóle na inny wykład, nie wiem jak się do tego wszystkiego odnieść, ale powiedzmy... Słucham? Spisek, jakby dzisiaj mogli roszczenia sobie wobec każdego znaczy, no, już jest trochę późno. Weszliśmy tak, na niebezpieczny temat po prostu. Tak, już tutaj raczej bez dygresji. Znaczy, powiem tak. Kontynuujmy wykład, znaczy, może, bo już jest późno trochę. Tak. Tak, tylko już muszę kończyć. Znaczy ja wiem, tylko nie damy rady wszystkiego wyłożyć niestety. Na parę dni można rozmawiać. Tak, tylko ja chciałem powiedzieć. Te kibuce, o których pan wspomniał, to one w tej książce są opisane jako przykład tego, jak gender się nie udało. Bo... Tam ty mówi zresztą. Tak, bo Melford Spiro, antropolog, tak, opisał. To w tej książce jest. W tej książce właściwie jest mnóstwo, wszystko, co byśmy chcieli, tam jest prawie. Może ja tylko, bo tutaj nie zdążymy wszystkiego, ale powiedzmy, że ja powiem o tym, co się dzieje w Unii Europejskiej, 10 minut i kończymy po prostu. No. Powiem o Ventotene, bo o tym się najmniej mówi. Trzeba powiedzieć o tym, jak wyglądał marsz przez Unię Europejską. Znaczy, powiedzmy, przez Unię Europejską w cudzysłowie, bo Unia też, trzeba powiedzieć, kiedy ona powstała dokładnie.
Może w ten sposób powiedzmy, że w czasie reżimu faszystowskiego na wyspie Ventotene był zamknięty w więzieniu taki komunista Altiero Spinelli, który został wyrzucony z włoskiej partii komunistycznej za trockizm, czyli za takie odchylenie lewicowe. I on tam napisał razem z Ernesto Rossim manifest Ventotene, czyli powiedzmy taką deklarację programową tego, jak powinna wyglądać Europa według nowego ładu powojennego. I on tam jakby postulował stworzenie jednego ponadnarodowego państwa europejskiego, które zajmowałoby się wszystkim w zasadzie. I polityką międzynarodową, i obronnością, gospodarką, finansami. I przewidywał też utworzenie, co ważne, wspólnej armii europejskiej, która by, tak jak on to powiedział, mogłaby interweniować i jakby to powiedzieć, działać w związku z zaprowadzeniem porządku ogólnego, czyli tu chodzi o to, żeby jakieś niepokoje społeczne czy marsze faszystów po prostu rozwiązywać, żeby taka bratnia pomoc funkcjonowała, prawda? Tak jak doktryna Breżniewa troszeczkę. I on w 1943 roku powołał Europejski Ruch Federalistyczny, a w 1946 Unię Europejskich Federalistów. Kandydował w 1979 do Parlamentu Europejskiego jako niezależny kandydat na liście włoskiej partii komunistycznej. Od 70 do 76 był członkiem Komisji Europejskiej, tak jak Juncker na przykład, ta sama funkcja. I teraz tak, on w 80 założył taki klub krokodyla od nazwy restauracji, której przesiadywał ze współpracownikami i on tam opracowywał dalej plany różnych ustaw. I w 84 przedstawił projekt, który się nazywa Draft Treaty Establishing European Union, czyli plan Spinellego, który zakładał stworzenie Unii Europejskiej. I to w Parlamencie Europejskim zostało przyjęte, tylko wszystkie kraje członkowskie się nie zgodziły. W związku z tym wtedy postanowiono działać małymi krokami. I w 86 roku kraje członkowskie tej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, no bo EWG powstała przez traktaty rzymskie, to w 86 roku podpisały te kraje EWG jednolity akt europejski, czyli umowę, która sprawiła, że te traktaty rzymskie z 57 zostały zmodyfikowane. No i jakby zacieśniła się współpraca na polu tej współpracy politycznej. Europejska współpraca polityczna uzyskała prawną podstawę funkcjonowania, czyli polityka zagraniczna została jakby zwiększona, prawda? I teraz tak, co dalej się stało? W 92 został podpisany traktat z Maastricht, czyli traktat o Unii Europejskiej, który nieformalnie ustanowił ramy Unii Europejskiej. I wtedy w tym 92 EWG została przekształcona we Wspólnotę Europejską. I my jako Polska wchodziliśmy do Wspólnoty Europejskiej. I pozostałe filary oprócz tej wspólnoty to była współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych oraz wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. I od 93 ta umowa działała już. Natomiast w 2007 podpisano traktat lizboński, który wszedł w życie w 2009. I on te trzy filary zniósł, czyli zlikwidował wspólnotę europejską, współpracę policyjną i sądową oraz wspólną politykę zagraniczną i jakby te trzy filary zniknęły i powstała jedna Unia Europejska, czyli jakby wspólnota europejska zniknęła i się pojawiła Unia Europejska. I co istotne, jest to nadal organizacja międzynarodowa, która zrzesza niby suwerenne państwa, no bo brakuje jeszcze dwóch rzeczy. Brakuje europejskiej konstytucji, o której ciągle się mówi, żeby wprowadzić europejską konstytucję z tymi powszechnymi prawami człowieka i tym wszystkim, oraz właśnie wprowadzić armię europejską. I tu chodzi o to właśnie, żeby wprowadzić europejską konstytucję, która sprawiłaby, że po prostu nie można by było w krajach nic przegłosować po swojej myśli, tylko wszystko musiało być zgodne z europejską konstytucją, czyli pewnie trzeba by było przyjąć ustawodawstwo tego typu, że za homofobię 5 lat do więzienia i tego typu rzeczy. I właśnie, że trzeba było na związki homoseksualne pozwalać i na wszystko po prostu. Gender wprowadzić, operacje zmiany płci dla dzieci i tak dalej. A armia europejska byłaby po to, że jakby tacy faszyści się zbuntowali i wyszli na ulicy, to by się ich spałowało po prostu. I co ważne, od 2010 roku w Parlamencie Europejskim działa grupa Spinelli. Grupa Spinelli od nazwy, od nazwiska Spinellego,
która zrzesza ponad 110 europosłów w tym momencie. I tam należą różni ludzie typu Guy Verhofstadt, na przykład, Daniel Cohn-Bendit, ale również Róża Thun i Danuta Hübner z Platformy Obywatelskiej. Obie są. Danuta Hübner i Róża Thun. Bardzo polskie nazwisko. Tak, bardzo. I tutaj trzeba powiedzieć tak, że projekt współtworzą politycy różnych ugrupowań. I są tam nie tylko socjaliści, komuniści, socjaldemokraci czy zieloni, ale również chadecy, liberałowie, ludowcy, konserwatyści różni. Są ludzie z CDU, są ludzie nawet z jakichś takich partii niby konserwatywnych, w sensie takich no niby chadecji, ale jednak oni tam są. I jakby teraz chodzi o to, żeby zrealizować manifest Spinellego, to tylko chodzi o to, żeby wprowadzić konstytucję i wspólną armię. Bo jak będzie konstytucja, to wtedy już żaden kraj nie będzie mógł niczego uchwalić, co byłoby niezgodne z konstytucją. I też nie byłoby armii narodowych, czyli też Polska nie mogłaby się przed niczym obronić, bo byłaby tylko armia europejska. I są różne koncepcje, na przykład dlaczego się sprowadza muzułmanów do Europy. Jest jedna z koncepcji taka, że oni są po to właśnie, że oni nie będą mieli skrupułów, tym bardziej, żeby lać po prostu faszystów. Jakby po prostu im się zapłaciło żołd i oni byli w tej armii europejskiej, powiedzmy. To byłyby takie, trochę jak było w czasie II wojny światowej, że były specjalne komanda ukraińskie u nazistów, prawda, do tego typu, wysyłane do eksterminacji na przykład woli. W czasach rzymskich było znane, że Rzymianie wystawiali legiony z nacji wrogich krajów innych nacji. No właśnie tak, i tu chodzi o to, że na przykład tacy muzułmanie by byli w takiej armii. Na przykład teraz co, w armii niemieckiej, w tej, to się Bundeswehr nazywa, tak? Tak, Bundeswehr. To tam ile jest? To teraz tam jakby, że Niemcy młodzi nie chcą iść, bo są zniewieściali i tamtego i tam muzułmanów przyjmują masowo, nie? Imigrantów, Turków na przykład. I żeby taka armia przyszła i wiesz, i oni nie będą mieli żadnych skrupułów lać. Zwarto też by ja też takie robili. Słucham? Jak będą mocni na bezbronnych, to już wartość bojowa będzie nisko, tak jak jest okiewcy. Ale kogo? Muzułmanów? No czy... tylko takich. No. Jakby to będzie normalna armia niemiecka, to no, ja nie wiem, czy teraz byłaby normalna armia niemiecka. No przede wszystkim właśnie. Muzułmanie Turcy chcą się bić, a ci Niemcy nie. No, no, oni wylali tych. 10 razy mniejsza nawet zorganizowana. To dać im kasę, uzależnić od socjalu ich uzależnić, od kasy i powiedzieć lejcie tych Polaków i tyle. I to jest jedna z koncepcji. Druga koncepcja jest taka, że po prostu ich się tu sprowadza po to, żeby też niepokoje społeczne robić. A jak są niepokoje, to tacy faszyści wtedy wychodzą na ulicę i wtedy można tym bardziej pokazać, że faszyści i lać ich. Ale w sumie to się łączy jedno z drugim w sumie, więc powiedziałbym w ten sposób, że to się to wszystko łączy i generalnie może się przeciętnemu człowiekowi wydawać, że żyjemy w pokojowych czasach, XXI wiek jest wspaniale, ale tak naprawdę to się ten miękki totalitaryzm się zbliża bardzo, bardzo dużymi krokami w sumie. I powiedziałbym, no mówiłem powiedzmy 2/3, no bo nie mówiliśmy o tym marksizmie sowieckim, komunizmie i tam dalej, tutaj o tym wszystkim, ale w sumie to już nawet nie było czasu się tym zająć. Może opowiem o Gramsci. No Gramsci to był taki komunista, który stwierdził właśnie, no między innymi on stwierdził, że liczy się ta hegemonia kulturowa, czyli żeby dominować w kulturze, czyli żeby nie na tej bazie się skupiać, tylko na nadbudowie. Czyli że kto jakby ma hegemonię kulturową, kto zarządza kulturą, ten zarządza społeczeństwem. On w skrócie to powiedział, Gramsci. To sobie nic odkrywczego, ale takie skuteczne bardzo. Natomiast było pytanie o tych polskich lewaków tak zwanych, bo w ogóle o co chodzi z tym pojęciem lewacy? No bo lewactwo to było takie odchylenie na lewo od takich betonowych komunistów. Tak, i obecnie mówienie, chyba to było jak? To była lewizna czy coś takiego? No właśnie, i chodzi o to, że teraz mówienie o lewakach nie ma sensu, bo lewacy byli kiedyś skrajniejsi od tego betonu. A obecnie to już nawet przeciętny lewicowiec to już jest takim lewakiem w takim sensie. Bo Lenin napisał o nich wcieńce ekologii lewicowości. Nie można mówić, że lewacy, bo to pokazuje, że jakby byli normalni lewicowcy i lewacy, a tutaj wszyscy są po prostu lewicą. Jeżeli chodzi o te środowiska w Polsce, no to co tutaj jest? No to mam. Jest ta trockistowska opozycja, czyli ten krąg walterowski, huf jest walterowski, czyli Adam Michnik, Jacek Kuroń, profesor ten Modzelewski. Powiedzmy, że.
Kuroń i Modzelewski napisali ten otwarty list do partii. I oni tam krytykowali betonowych komunistów, którzy potem byli represjonowani. I dlatego się pojawiła legenda, że oni niby byli antykomunistyczni, a tak naprawdę oni w tym otwartym liście do partii, to oni tam postulowali, żeby zlikwidować armię i stworzyć takie właśnie, nie wiem co nazwać, jakieś takie rady robotnicze, samoorganizujące się z bronią, takie milicje robotnicze z bronią i takie jakby współpracujące gospodarstwa rolne, które nadwyżki żywności rozprowadzają po tych, gdzie jest mniej żywności i tam coś jeszcze zrobić. To już w ogóle tak, żeby jakby powiedzmy na lewo od tego, od betonowców powiedzmy, na lewo, dlatego byli represjonowani, a nie, że byli, nie wiem, byli antykomunistami. Na przykład ostatnio, jak były wypowiedzi o Marszu Niepodległości, to tam wzięli jakaś taka Akcja Demokracja, czy tego typu wszystkie takie NGOsy, to tam właśnie wzięli profesor Modzelewski, tam ikona tam Solidarności, walki z komunizmem, właśnie mówi, że serce się kraja, jak tam widzę faszystów na ulicach, że nie po to walczyliśmy o wolną Polskę, coś tam. A ja tam właśnie dodałem w komentarzu pytanie, właśnie, czy to nie jest przypadkiem ten, który napisał ten list do partii i tego typu poglądy miał. Tam ludzie się tam dawali mi minki, że to jest nieprawda. A ten profesor... Który? Profesor Modzelewski. Tak, a w ogóle ciekawostka. Trockiści bardzo Solidarności działali mocno i między innymi no przecież Okrągły Stół to jest właśnie to, że tam poszli, znaczy oni też Solidarności poszli na tą górę, prawda? To jest podobane, że po 68 roku zostali odstawieni z koryta, byli właśnie tak jak powiedziałeś, byli z tego powodu bardzo ich to bolało i przeszli do opozycji, no bo taka była rzeczywiście... Tak, i chodzi o to, że opozycji, no to do tylko nich... oni poszli do awangardy Solidarności po to, że jak była Okrągły Stół, to przy Okrągłym Stole byli albo agenci jak Bolek, albo trockiści jak Michnik, Kuroń i tak dalej. Wybrali sobie właśnie tych wygodniejszych, czyli kogo wybrali z opozycji? Trockistów. Albo agentów jak Bolek na przykład. No tak, albo właśnie agentów jak Bolek. I co ja chciałem powiedzieć? Ostatnią myśl chciałem powiedzieć. No jest źle, no. Co ja bym mówił? No jest źle, ale powiedzmy, że trzeba no, tę wiedzę rozpropagować jakoś w większym zakresie. Tę książkę kupić polecam jak najbardziej. Jeszcze raz mówię, że historiasztuki.com.pl, żeby tę książkę zamówić. Ona jest jest taka charakterystyczna, biała w czarne kwadraty. To jest takie, jeśli ktoś się interesuje sztuką, to jest takie nawiązanie do jednego z dzieł. Że to znaczy, że sztuką było to, że były kwadraty na białym tle. I to było sztuką. Ale akurat to zostało zrobione w ten sposób, że ta książka jest bardzo wizualnie się rzuca w oczy. Bo jest nietypowa. Bardzo. Jak ja czytałem dzisiaj w autobusie, to ludzie patrzyli, co to jest. Bo to dziwnie wyglądało, prawda? I tę książkę warto kupić, przeczytać. I tak jak mówię, na YouTubie sobie wpisać Krzysztof Karoń i tam obejrzeć jego wykłady, albo mój fanpage Młot na marksizm. I ja tam właśnie realizuję, czy próbuję stworzyć tą encyklopedię, gdzie byłyby takie treści, jak tutaj poruszałem, opisane jakoś zgrabnie. I ludzie zainteresowani wsparciem, czy tam działaniem bezpośrednim, czy jakimś tam darowizną, czy coś, to zachęcam oczywiście do wsparcia, no bo jakoś musimy działać. I w sumie z tego, co się orientuję, to nie wiem, czy na Zachodzie w ogóle w jakimkolwiek kraju pojawił się ruch propagujący tego typu wiedzę. Nie wiem, czy Polska nie jest tutaj jedyna w tym sensie, że to tak zostało jakby w formie takiej cegły wszystko zaprezentowane. Serio nie wiem, bo tutaj jest cała historia marksizmu streszczona w ponad 500 stron. Ja nie wiem, czy na Zachodzie coś takiego mają. Więc z tego, co wiem, ta książka na przykład będzie tłumaczona na rosyjski, niemiecki, hiszpański, francuski i jeszcze jakiś tam i będzie kolportowana tam za granicę. Faszystowska książka. Żeby ludzi tam ratować, prawda? Chociaż tak jak na jednym... Jak takie jagnię, które samo wilka prawny. A chociaż na jednej debacie jakiś pan powiedział, tak, możemy tłumaczyć na francuski, hiszpański i tak dalej, ale na rosyjski i niemiecki nie, im nie wysyłajmy. No tym optymistycznym akcentem skończę. Dobrze, dziękujemy bardzo panu Kubowi za wyczerpujący wykład.
No. To jeszcze kwestii księdza Buza, może byś właśnie powiedział. Jeszcze Państwu chciałem podziękować za wytrwałość, bo trochę ten czas jednak ale ciekawy był. Wydłużyliśmy, a warunki nie były sprzyjające, bo jednak trochę zimno. I jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie podziękować Polskiej Akademickiej Korporacji Astrei Dufinensis za użyczenie miejsca i pomoc w przygotowaniu. Również dziękuję wszystkim tutaj współorganizatorom.